Nazywam się Mariusz Czerkawski, mam 48 lat i uprawiałem najlepszy zawód na świecie. Byłem hokeistą na lodzie. Dobry wieczór, Mariusz, jak miło. Cześć, bo program, chociaż nagrywamy za dnia, będzie emitowany wieczorem, to dlatego ci powiem dobry wieczór. No, tak się domyślam, że... Zresztą nie jest, znaczy generalnie jestem w miarę jasno oświetlony, ale wokół jest ciemno, także można pomyśleć, że jest wieczór. Mam nadzieję, że cię zmuszę dzisiaj do kilku zwierzeń. Słuchaj, ten program się nazywa Mój Pierwszy Raz. W dalszej części programu zastosuję na tobie i na tobie moją stałą ankietę, ale zapytam cię najpierw o taką rzecz. Rugbyści mówią tak o sobie. Rugbysta udaje, że go nie boli, kiedy piłkarz w tym samym czasie udaje, że go boli. Ja rozumiem, że hokeiści będą należeli bardziej do tej pierwszej kategorii. No i już masz odpowiedź tak naprawdę, to musisz, ale rzeczywiście ostatnio nawet miałem fajny fragment, ktoś mi wysłał, jak hokeista z New Jersey Devils blokuje strzał, dostaje petardę w nogę, strasznie go boli, bo praktycznie ścina go z nóg. Mhm. On się jakoś tak czołga, chce jeszcze walczyć o ten krążek, zawraca po prostu praktycznie na rękach, już na jednej nodze, ta druga jest zupełnie w pełnym bólu. Mhm. I widzi, że krążek wraca do obrońcy, on z powrotem wstaje, rzuca się znowu jeszcze następny raz pod krążek, odbija się od niego po raz kolejny ten krążek i broni swojej bramki. No niesamowite owacje od swoich kolegów, no bo niestety pandemia, no nie miał kto bić brawa na stadionie, ale na tym to polega, tak, że przy wielkiej adrenalinie tego bólu się nie czuje, że hokeista wszystko zrobi, żeby przeciwnik nie zobaczył, że go boli. Jeżeli go bardzo boli, to po prostu jak najszybciej stara się zczołgać, doczołgać, dojechać do swojego boksu, do swoich kumpli i tam już zostać opatrzony, trochę jak na wojnie, tak? No, raniony żołnierz nie leży i nie czeka na pomoc, tylko stara się jak najszybciej ściągnąć do swoich okopów. Także no, odpowiedź dosyć prosta, tak, bliżej rugbysta. Znalazłem gdzieś informację, że miałeś 4 razy złamany nos w NHL. Chciałbym zapytać, ile razy miałeś podbite oko, ile razy, bo ja wiem, ile zębów straciłeś? Z zębami miałem trochę szczęścia, powiem szczerze, bo tylko jednego, ale kilka razy rzeczywiście krążek przeleciał bardzo blisko. Szwów miałem kilkadziesiąt, co mam nadzieję nie widać, bo tutaj dobry make-up dostałem w pakiecie. Ale rzeczywiście złamany nos, wstrząsienie mózgu, wybity palec, krwiak w kolanie. Obite łokcie, też wiem, jak się drenuje wodę z łokcia, jak się nosi taką banię. Ale największy ból to niesamowite, no oczywiście oczy podbite też kilka razy, bo czy kijem, czy krążkiem, czy łokciem. Największy ból miałem, jak dostałem kijem w paznokieć u mojego palca i po prostu oddzieliła się skóra od paznokcia i w sensie musiałem mieć szyty ten paznokieć, czubek, cały czubek odleciał, można powiedzieć, z paznokcia i z palca i on był doszywany. To taki ból, jak miałem wtedy, dostałem takie tabletki na przeciwbólowe. Miałem brać co 2 czy co 4 godziny, chyba w ciągu 3 godzin zjadłem wszystkie, jakie miałem na całą noc. Nie zmrużyłem oka praktycznie przez całą noc. I całą noc leżałem z palcem tak do góry, także, bo jeżeli zdjąłem go w dół, położyłem, no, takie było pulsowanie, że no, nie spodziewałem się, że po prostu, jak koledzy się śmiali, bo później rzeczywiście pinky finger, no niby najmniejszy, ale taki ból robił, że później jak grałem, musiałem mieć specjalną obudowę z plastiku, taką zgiętą pod... Oczywiście nagrzaną, zrobioną specjalnie, bo jak dostawałem krążek i ta wibracja szła po kiju, to było praktycznie nie do wytrzymania przez pierwsze 2 dni. Także no, z powodu małego palca czasami więcej wycierpiałem niż z wichniętą kostką, którą się szybko stejpowało, czy z jakimiś bólami bioder, czy z siniakami, czy z krwiakami, a tutaj niestety... Kto by pomyślał? No, aż nie do wiary. Paluszek i główka, szkolna wymówka. Mały paluszek. Już wiemy dlaczego. Najbardziej. Słuchaj, też znalazłem informację, że po kilku dniach po przyjeździe do NHL miałeś na twarzy już 14 szwów i spojrzałeś w lustro i powiedziałeś: o rany boskie. Ale zapytam cię o coś innego. Czy celowali w ciebie? Czy wiesz, wzięli cię na cenę, na zasadzie przyjechał Ruki i pokażemy mu, na czym to polega? Wiesz co, na pewno więcej razy oberwałem
pierwsze 2-3 lata, nie mówiąc o pierwszych 10 meczach, tak? niż późniejszych kilku latach. Także wydaje mi się, że tak, oni się po prostu testują. Już w pierwszym treningu doszło praktycznie do bójki między mną a obrońcą, którego on chciał mnie w sumie groźnie zaatakować, bo graliśmy 4-4. Ja pojechałem, krążek poleciał do mojego rogu, ja chciałem jechać po krążek i widziałem, że ten obrońca się szykuje na mnie, żeby mnie ostro przygwoździć do bandy. No musisz czasami wyprzedzić przeciwnika. I jak dojeżdżałem, to jest taki typowy Forsberg, Peter Forsberg move, nie? Taki ruch, że jedziesz do krążka, ale w tym samym czasie zaatakujesz przeciwnika. I on się nie spodziewał i dostał centralnie mój bark na twarz, tak, na policzek i go po prostu wysadziło w powietrze. No to oczywiście wstał, rzucił rękawice, ja też, już dochodziło do starcia, tylko to było 2-3 dni przed meczami playoffów, bo ja dojechałem na sam końcówkę tego sezonu 93-94 i to był chyba początek kwietnia, no i od razu taki twardziel dojechał Glenn Featherstone, mówi no, boys, take it easy. Tutaj mamy poważne playoffy i tak dalej. No i później do mnie też podjechał, mówi, wiesz, nie przejmuj się nim, on walczy o miejsce, jest tam 7-8 obrońca, chciał się pokazać, ty jesteś naszym takim nowym wzmocnieniem, tutaj będziemy dbali o ciebie. Także to akurat się zakończyło spokojnie, ale tak jak powiedziałeś, pierwsze 4 mecze, kilkanaście szwów, drugi mecz centralnie dostałem kijem prosto w twarz, bo stałem na dobitkę, chciałem dobić krążek. Oczywiście kara meczu dla zawodnika, bo polała się krew. Tu mnie uratowała rzeczywiście szczęka, którą się ma takie plastikowe jak bokserzy. Na szczęście nie uderzył aż tak mocno, bo jakby uderzył mocniej, no to praktycznie ta szczęka by, te zęby by wszystkie poleciały, no bo ta szczęka by pociągnęła może 4-5 zębów ze sobą, tak jak się przydarzyło koledze chociażby Matsowi Sandinowi. I pamiętam później czwarty mecz, to też dojeżdżałem do krążka, nie wiem czy przypadkowo czy nie, ale zawodnik chciał mi podbić kij i nie trafił w tego kija i dostałem centralnie w brodę. Także też krew się polała. Pamiętam, mam takie zdjęcia nawet, bo kontynuowałem ten mecz później, że tam szybko jeden z pomocników naszej drużyny tam wytarł tą krew z tej koszulki, no ale zostały jeszcze lekkie plamy, nie przebierałem jej jeszcze. No i później jak wychodziłem na lód i grałem dalej, to były zdjęcia zrobione i pamiętam, miałem tak szwy, tutaj taką dosyć dużą wargę. 3 dni później tutaj rozcięty, czyli ta krew na tej koszulce. Także ciekawie to wygląda. Czy spotkałeś kiedykolwiek hokeistę wrażliwca? Czy to się w ogóle nie zdarza w waszej dyscyplinie sportu? Wiesz co, przynajmniej na zewnątrz ciężko. Wiem, że w środku niektórzy przechodzili poważne problemy i sami wiemy o tym, że zdarzały się, można to poszukać na internecie, zdarzały się nawet samobójstwa, tak? Te samobójstwa często były już po karierze, to też ma jakiś może z tym związek. Często to byli zawodnicy, którzy byli tough guys, którzy się bili, którzy uchodzili za twardzieli, a czasami właśnie w środku mogli być zupełnie inni i bardziej wrażliwi, także na zewnątrz ciężko mi było znaleźć miękkiego albo mięczaka. Raczej się nie spotykałem z takimi osobami. Przeważnie ci, co dochodzą tak wysoko, no nie należą do tych, co tam, nie wiem, no, płaczą po jakimś uderzeniu, czy się rozczulają jakoś bardzo nad sobą. No, nie wiem, albo zachowujemy wszyscy maski, albo rzeczywiście już dotrzeć tam. Musisz być trochę zjechany na psychice, że po prostu jesteś jak... Moja żona kiedyś powiedziała, Emilia, że jestem jak krokodyl, że mam taką skórę grubą, do której nie ciężko dotrzeć czasami, bo różnie do ciebie docierają. Mówię tu o trenerach, nie mówię o kibicach, tak, ale o trenerach, którzy mogą cię chwalić, klepać po plecach, ale też jechać od najgorszych, wyzywać od najgorszych. Bo w sporcie czy w hokeju przede wszystkim, mi się wydaje, nie ma demokracji, tak? No jest gość, który rządzi, wystawia do składu. No nie jest tak, że ciężko pracujesz i pokazujesz się z jak najlepszej strony, gwarantuje ci to miejsce w drużynie. No za łatwo by było, tak? No, bo na samej ciężkiej pracy to wszystko się nie opiera, aczkolwiek musisz mieć ciężką pracę włożyć, żeby w ogóle mieć szansę. Także ten związek jest dosyć taki ciasny, ale na koniec tak jest jeden człowiek, który decyduje o wszystkim. Pytając o tego wrażliwca, chciałem cię trochę sprowokować i pociągnę ten wątek, bo pomyślałem sobie, że jedyny wrażliwiec, którego być może spotkałeś w karierze hokeisty zawodowego, to ten facet, którego widziałeś co rano w lustrze. Bo
bo przecież wielokrotnie mówiono ci i zastanawiam się, czy cię to nie irytowało, że jesteś właśnie za miękki, że jesteś świetny technicznie, szybki, ale jednak trochę miękki. Tak, ale wiesz, spojrzałem na to pytanie trochę inaczej, wrażliwca. Oczywiście w życiu wielu z nas miało dzieci, wielu z nas uroniło łzy, tak? Wielu przechodziło różne przecież kwestie, czy zdrowotne, czy choroby w rodzinie, czy po prostu no, jakieś losowe, pechowe wydarzenia. Także tutaj na pewno jako ludzie gdzieś jesteśmy... Jesteśmy do zranienia, że tak powiem, tak, i niektóre rzeczy bardzo bolą. Tylko wiemy jedno, że nie można się poddawać, tak? Wiemy, że trzeba głowę podnieść do góry. Jak to kiedyś ktoś fajnie powiedział, że porażek może być wiele, tylko że luzerzy przegrani zostają na dole i na kolanach, tak? A ci zwycięzcy dalej się podnoszą i próbują walczyć o swoje i o zwycięstwo. Także to. To na pewno taki styl miałem od samego początku. Pewnych rzeczy nie da się wykluczyć. Miękki może dlatego, że bardziej techniczny. No nie byłem tym, który miał najwięcej wejść ciałem, tak? Nie byłem tym, który najwięcej blokował strzałów. Nie byłem tym, który rzucał często rękawice. Jasne, że fajnie być all around i wszystko zrobić, no, ale bardziej się sugerowałem na Wayne Greckim czy Mario Lemieux, tak? No, przecież też o nich nie są twardzielami znani z tego, że byli waleczni jak Adam Deadmarsh na przykład, który strzelał bramki, czy Cam Neely, który strzelał 50 bramek w sezonie. Ale mieli swoich bodyguardów. A i tak się bił na lodzie, tak? No to jakby no, czasami wszystkiego nie da się zrobić, aczkolwiek każdy z nas, których wymieniłem teraz, musiał zrzucić rękawice i musiał też bronić się, bo czy nawet zaatakować, bo pamiętam, jak się stała krzywda Aleksiejowi Jasinowi na meczu z Rangersami, no to też ty jako najbliższy kumpel musisz zrzucić rękawice i od razu pomagać swojemu kumplowi z drużyny. Także no na pewno. Ja bardziej byłem krytykowany też za to, że w defensywie nie często wykazywałem takie czytanie gry, może jak niektórzy, którym to bardziej naturalnie przychodziło, tak? No w Polsce jednak byłem wyszkolony, że trzeba było mieć krążek, ofensywnie się wykazać, strzelić bramkę, pociągnąć drużynę. Bardziej obrońcy byli kiedyś do tego, żeby bronić i środkowy, który wracał. No tutaj jednak zupełnie rzeczy się pozmieniały, także na pewno ta szkoła i szwedzka na początku i później już w Stanach pozwoliła, że mogłem tej łatki się powoli pozbywać. Zapytam cię o te bójki na lodzie, które są bardzo efektowne. No kiedyś ludzie też i na to przychodzą, żeby obejrzeć tych kilku wariatów, którzy się tam ściągają rękawice. Zapytam cię po boksersku, jaki masz bilans stoczonych walk? Ile razy ci się zdarzało bić? Bo ci się zdarzało bić. Tak, z pięć, sześć razy. To nie jest dużo, no, prawie 800 meczów w NHL, ale tak jak powiedziałem, chyba te 3-4 to były w pierwszych okresach gry. Także to jest... No nie było tak, że ktoś mnie znokautował albo ja kogoś. Tak? No przeważnie we dwóch polegliśmy gdzieś na lodzie. Czyli bez KO. Położyliśmy się, tak. I wtedy się przerywa walkę, tak? No też nie tańczyliśmy na ringu, wiesz, w kółeczko i czekali na jakąś akcję, kto pierwszy, kto nie, bo to nie był typowy pojedynek bokserski, tylko to było tak, że wiesz, albo ktoś się na mnie rzucił, bo się coś działo, albo dwóch kolegów się biło i my musieliśmy się złączyć i między sobą jakoś wyrównać porachunki, albo ja pamiętam, kiedyś spontanicznie strzeliłem bramkę z backhandu i w tym momencie dostałem petardę w plecy kijem i jak wstałem, obróciłem się i rzuciłem się na gościa i zacząłem go okładać. Oczywiście okazało się, że to był jeden z większych twardzieli, Kelly Chase. Nie do końca to się pozytywnie dla mnie skończyło, bo znał, jak to zrobić, tak? Wiedział, jak to zrobić. Co z tego, że ja go obkładałem, jak pociągnął jeden strzał z dołu i najlepiej, bo złapał mnie za koszulę tak, że zaczął mnie dusić tą moją koszulą hokejową, tak? Czyli co wtedy musisz zrobić? No ty musisz się złapać, żeby nie dać się udusić, tak? No to jak się złapiesz, to przestajesz się bronić. Także wiesz, no to są pewne knify, które później się tutaj uciska gdzieś... Oni to ćwiczą, oni od tego są. No wiesz, no to są doświadczenia, lata bijatyki. A ile razy wpadłeś na tych zakapiorów? Ile razy wpadłeś na tych największych zakapiorów?
Właśnie to jest ten jeden raz? Czy jeszcze... Pamiętam, jak Brian Sutter rzucił się, prawie chciał się rzucić, bo policja go zatrzymała, na trenera z innej drużyny, chyba z Philadelphia Flyers, bo ten drań, że tak on go nazwał wtedy cenzuralnie, wysłał taką piątkę twardzieli na mnie i na Sandy Moger, nie? Który byliśmy takimi skrzydłowymi, bardziej ofensywnymi. Tam chyba na środku z nami grał wtedy może Adam Oates, albo był Raymond Bork na obronie, także to nie byli jacyś twardziele przecież, aczkolwiek doświadczeni zawodnicy. I pamiętam, taki był zawodnik Dave Brown. Praktycznie nie czekał na krążek, tylko czekał, aż sędzia zrzuci ten krążek i od razu zaczął i mnie okładać, i drugi skrzydłowy zaczął układać Mogera. Także my szybko zaczęliśmy, wiedzieliśmy, że najlepiej to się przyciągnąć dosyć blisko przeciwnika, no żeby ten strzał był jak najmniejszy, czyli do takiego zwarcia dobrze, żeby doszło. Oczywiście cała drużyna się rzuciła, bramkarze i tak dalej, także była ciekawa akcja. No i takich starć, spięć, wiesz, to zdarzało się, tylko tak jak powiedziałem, w różnych konfiguracjach, zależy w którym momencie meczu i jak to wyglądało. Też kiedyś, pamiętam, za mną pogonił jeden z zawodników Toronto Maple Leafs, graliśmy w playoffach, ale Brad Isbester od razu się na niego rzucił, bo wiedział, że ten coś szykuje, chciał mnie na pewno zranić, żeby nie zagrać w następnym meczu. I taką przyłożył mu petardę temu zawodnikowi z Toronto, że sam sobie złamał chyba coś w nadgarstku, bo nie mógł już później następnego meczu grać. Także to jest też ryzyko, tak? Dlatego też masz tych ochraniarzy i dlatego też masz tych zawodników od tej czarnej, brudnej roboty, no bo jednak idąc na bójkę, na walkę, no uderzając pięścią w twarz kogoś, czy nawet, wiesz, w kask, tak? To szansa, że sam sobie możesz zrobić krzywdę. Jak sobie sam zrobisz krzywdę, no to już później no nie jesteś jakby przydatny drużynie, no bo nie możesz strzelać bramek, a do walki zawsze kogoś znajdą, wiesz, czy z drużyny farmerskiej, czy kogoś ściągną, a do strzelania bramek nie jest tak łatwo, czy punktowania, tak? No bo tego nie do końca da się nauczyć. No to sam dobrze wiesz, bo komentujesz różne sportowe wydarzenia i to, żeby dołożyć gdzieś tam nogę, czy ten kij, czy tą rękę, czy wyczuć, czy mieć tą intuicję, jak pokonać bramkarza, proste, no tam musisz strzelić, gdzie go nie ma, no tylko jak to zrobić? Na pewno trudniej o artystów niż o po prostu o rzemieślników, tak najprościej rzecz ujmując. Naprawdę, drodzy widzowie, oglądacie program o hokeju na lodzie, jeszcze nie o MMA i jeszcze nie o boksie, chociaż mogłoby się wydawać. Zapytam cię o te stosunki międzyludzkie. Idziecie na wojnę. Każdy taki mecz to jest pójście na wojnę. Jestem bardzo ciekaw, czy jesteście trochę jak piłkarze ręczni. Kiedyś tutaj siedział Artur Siódmiak na tym fotelu i opowiadał, jak wychodziliśmy na mecz, to szliśmy za sobą do końca, ale jak potem szliśmy na imprezę, to też szliśmy ze sobą do końca. Czy to są profesjonalne stosunki, czy to jest przyjaźń? Powiem tak, i tak i nie, bo to zależy kiedy. Oczywiście znam Artura bardzo dobrze i wszyscy wiemy, że jest człowiekiem, na którym można polegać, tak? I podejrzewam, takich zawodników było więcej, jak zdobywali sukcesy i byli wspaniałą drużyną, także mam ciekawy przykład nawet z tym imprezowaniem. Oczywiście za chwilę powiemy, można, tak? Tylko jesteśmy ludźmi, musimy wiedzieć kiedy. Pamiętam taką sytuację właśnie z NHL, kiedy w playoffach dwóch zawodników poszło trochę w tango, czyli no nie cała drużyna, tak? Bo to nie był ten moment. Oczywiście na mieście gdzieś tam ktoś doniósł, że oni byli i doszło to do rady drużyny, i powiem szczerze, że starszyzna wzięła tych dwóch gości na dywanik i powiedziała: słuchajcie, jeszcze raz to wylatujecie z drużyny, tak? Bo pewnych rzeczy się nie robi. My jesteśmy po to, że jesteśmy tu w playoffach, to jest walka o nasze życie, to jest walka o sukces. Nie wiadomo, kiedy znowu będziemy mieli taką szansę, nie wiadomo kiedy. Niektórzy kończą karierę w tym roku, niektórzy nie, ale wy jako młodzi no nie możecie czegoś takiego zrobić, bo osłabiacie naszą drużynę, tak? Także no podejrzewam, w Polsce byłoby zupełnie inaczej. Jak w Polsce przyjść na imprezę i przyszedłeś na drugi dzień, zacząłeś się jeszcze tym chwalić, to było: o, jak jesteś twardzi, dobra, to my cię jakoś przykryjemy, dobra, to my tutaj coś, wiesz, za ciebie pogonimy, jakoś tam dasz radę, nie? Także to, wiesz, inne zupełnie podejście, tak? Powiem szczerze, że jasne, że potrafią Amerykanie czy Kanadyjczycy imprezować, no ale na pewno nikt tak jak Rosjanie chociażby, tak? Czy Czesi, czy no, Polacy też są z tego znani. Także bywały takie momenty, że po ciężkim, trudnym meczu szliśmy na kolację, czy właśnie na jakieś piwko i wspólnie musieliśmy to jakoś odreagować.
ale ten timing był ważny. Nawet bywało tak, że oczywiście dostawaliśmy niesamowity ochrzan od trenera po przegranym meczu, a bywało tak, że w samolocie mówił do nas, że możemy sobie, każdy może otworzyć sobie po piwie, po dwa, po trzy i spokojnie wypić po meczu. Albo jeszcze bywało tak, że brał nas później, jak żeśmy wylądowali, druga, trzecia nad ranem, czasami nawet, a na drugi dzień mieliśmy na przykład wolne, bo mecz dopiero za 2-3 dni, potrafił nas zwołać do swojego pokoju, co byliśmy bardzo zaskoczeni o tej godzinie. A jak żeśmy przyszli, to była gorąca pizza, jakieś hamburgery i po prostu pełno piwa, które było zamrożone idealnie. Chciał po prostu z nami porozmawiać, posiedzieć jeszcze godzinę czy dwie i przegadać sytuację. Także no, oczywiście, jako drużyna przegrywasz, jako drużyna wygrywasz i też musisz być zżyty. To wiesz, jak każdy wychodzi w swoim kierunku i każdy idzie do swoich domów i się na tym kończy i tylko młodzi zostają razem, no bo nie mają rodzin, tak, są singlami, mają inne problemy niż ci, co mają po dwójkę, trójkę dzieci, to nie do końca to czasami się zgrywa. Oczywiście jesteś z drużyną bardzo długo w trakcie sezonu, czasami dłużej niż z rodziną, ale to się docenia, kiedy starsi zawodnicy, kiedy zawodnicy, którzy nawet mają rodziny, potrafią powiedzieć: panowie, dzisiaj my was zabieramy na kolację, idziemy, musimy pewne rzeczy przegadać, trochę jeszcze się zżyć i to też jest ważne właśnie na początku sezonu, żeby to się wydarzyło. A później w trakcie sezonu zależy, w którym kierunku idzie drużyna, tak? Ciekawe, co powiedziałeś o tych Polakach, o Słowianach generalnie. Zupełnie inna kultura obowiązuje Amerykanów i generalnie tamte Kanadyjczyków, a pewnie nas. Chciałbym cię zapytać o taką rzecz. Liczba zawodników w drużynie jest stała, jest zamknięta. Liczba piątek jest zamknięta. Was w zespole jest znacznie więcej. Do tego dochodzą ci zawodnicy w drużynach farmerskich. Każdy chce się dostać do tego teamu. To jest oczywiste. Czy wy się przyjaźnicie w tym zespole? Czy miałeś takich naprawdę, ale nie mówię o kumplach, bo kumpli miałeś, to jest oczywiste, ale czy miałeś przyjaciół? Czy to znowu w tej kulturze macho, która pewnie obowiązuje wśród hokeistów, czy to jest w ogóle możliwe? Zależy, w jakiej drużynie, wiesz. To jest możliwe. Jasne, że jest możliwe, bo jest pytanie, wiesz, ile lat jesteś w danej drużynie, na jakiej pozycji grasz, w sensie nie mówię, czy lewo skrzydłowy, czy obrońca prawy, ale bardziej jaką rolę odgrywasz w danej drużynie, tak? Ja już myślę o takich naprawdę bliskich relacjach między facetami, którzy potrafią sobie powiedzieć już nie tylko tam wymienić się uwagami, pośmiać się, szyderka, to jest oczywiste, ale po prostu podzielić się swoimi rozterkami, swoim smutkiem, to od czego zaczęliśmy trochę. Tak, absolutnie. Nie, na pewno, wiesz, rodziny się spotykają, znajomi się spotykają, wychodzisz razem do kina, żony się widują razem. Często jak jest po sezonie, jedzie jakaś grupa zawodników z żonami czy z rodzinami, albo tylko singli na przykład, tak? No bo jest też kupę kawalerów, którzy mają po 20 kilka lat, w pewne miejsca tam się zżywasz, tak? Jakby jednoczysz, masz inne już historie, nie tylko te meczowe i te co się dzieją dziś i teraz, tylko znasz ich braci, znasz ich kolegów, tak? Także to absolutnie się zdarza i takie wyjazdy i takie z życia mieliśmy i spędzaliśmy też razem i czasami nieraz Sylwestra, nieraz święta, jeżeli tak było, to każdy się swoimi jakimiś tam doświadczeniami, czy Szwedzi, czy Rosjanie, czy Czesi, czy właśnie Kanadyjczycy dzielili. To, że nas często właściciel też klubu czy główny menadżer zapraszał do siebie na taką wigilijną kolację kilkanaście dni wcześniej, przed tą główną wigilią normalną do siebie, to jednak z rodzinami, to jednak te więzi się zacieśniają. No nie jesteśmy w stanie być przyjaciółmi z 26 zawodnikami, bo tylu jest w składzie, tak? 20, tak jak powiedziałeś, gra z tego 4 piątki, ale no to jest tak jak w relacjach generalnie z ludźmi, tak? No z jednym poczujesz coś bliżej, z innym nie. Na pewno dla obcokrajowca jest ważne, żeby wejść w tą atmosferę, tak? Żeby znać język, poznać język, wejść wśród Kanadyjczyków, wejść do Amerykanów, otworzyć się trochę, tak? Żeby oni ci polubili, żeby oni ci zaufali, żeby oni dla ciebie walczyli, żeby oni się dla ciebie poświęcali, tak jak ty dla nich to zrobisz, tak? Nie tylko, że jak ja znam szwedzki, to się zadaję ze Szwedami,
nie wiem, Rosjanie są tylko ze sobą, tak? No nie na tym to polega. To też zarzucano kiedyś właśnie menadżerowi drużyny z Detroit, że dlaczego ściąga rosyjskich zawodników, jak oni później tylko są sami w grupce i nie uczą się języka, nie wychodzą do tych innych zawodników. Dlatego oni też z biegiem czasu zaczęli to rozumieć, zaczęli się tego uczyć. Steve Yzerman był wspaniałym kapitanem, który to połączył i stworzył naprawdę wspaniałą drużynę i dlatego kilka lat później dopiero, czekali przecież wiele lat, żeby zdobywać właśnie te puchary Stanleya od momentu, kiedy zaczęli zatrudniać tych pierwszych Rosjan. Te początki są dla mnie bardzo interesujące. Wiem, że wyjeżdżając, tylko już nie wiem, czy do Szwecji, czy do Stanów, po angielsku mówiłeś tylko tyle, że pewnie z piosenki Modern Talking, You're my heart, you're my soul, słyszałem. I love you. I love you so much. Tak, średnio przydatne rzeczywiście sformułowanie. I miss you too. Jeśli chodzi o hokej tak, na lodzie. Nie, to była Szwecja. To była Szwecja. Okej, czy wyjeżdżając już potem ze Szwecji, 3 lata później do Stanów, czy dano tobie odczuć, że jesteś jakby z zupełnie innego systemu walutowego, zupełnie innej jakby z tej, no pewnie gorszej części, oni pewnie mają się za najlepszych i nagle przyjeżdża nawet hokeista z Polski. Polska? Co to jest Polska? Ja ci powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy trochę nie łatwiej było w sensie z tą aklimatyzacją, tak? Aczkolwiek było tyle innych różnych rzeczy, do których możemy wrócić. Niż na początku ta Szwecja, bo ta Szwecja była rzeczywiście taka ściana dla mnie. Po pierwsze Zachód, tak, 91 rok, wiesz, u nas dopiero przemiany. Na Zachodzie może byłem 2 razy w życiu wcześniej, tak, 6 wcześniej w Szwecji na Mistrzostwach Świata, kiedyś na jakimś turnieju w Danii. I na tym się kończyła moja przygoda z Zachodem, tak. Nagle wchodzisz do shopping mall, wiesz, do centrów handlowych, a tam są salony samochodów. Nagle widzisz świeże samochody, nagle widzisz wszystko w sklepach, nagle widzisz niesamowite czyste ulice, drogi, zegarmistrzów z najlepszymi zegarkami, wiesz, i to, co później po latach przyjeżdżając do Globen Arena w Sztokholmie i wchodząc do tego samego centrum handlowego, to po prostu to jest teraz mały brat w tym, co się wydarzyło w Polsce, tak jak widzimy nasze centra handlowe i nasze stacje benzynowe chociażby. Także czułeś kompleks wtedy bycia z Polski? Nie do końca kompleks, bo mi się wydawało, że ja byłem cool w tych szerokich takich spodniach, którzy oni już przerabiali, podejrzewam, 7 lat wcześniej z moimi długimi włosami, którzy oni gdzieś w tych swoich, wiesz, zespół Europe i z długimi włosami, to trochę oni uważali, że to trochę taka nasza fryzura była czeska, wiesz, na hokeistę, tak? Aczkolwiek nie miałem tutaj krótko, tylko miałem praktycznie wszystko długie. Ale wiesz, no trochę człowiek inaczej wygląda, dlatego trener mówi, czy nie zamierzasz się obciąć, tak? No takiego miałem niestety trenera, który też zaczął, może nie od tej strony, tak? Ale rzeczywiście bez słowa szwedzkiego, tak? Jedynie co mi menadżer powiedział, to pamiętaj, zawsze mów bro. Bro to jest dobrze, nie? Zawsze, obojętnie co by się nie działo, mów bro. Albo mykie bro, bardzo dobrze. Także no to były moje pierwsze dwa słowa, których się uczyłem. No i ten angielski, który był mega kiepski, czyli siadasz w szatni wśród 20 kilku silnych facetów, którzy chcą zagadać do ciebie, spytać się o twoją przeszłość, coś, jak się czujesz, wszyscy rozmawiają po angielsku, a ty zero, po angielsku zero, po szwedzku zero. Także no, I miss you very much. To było naprawdę ciężkie, oczywiście od razu szkoła, 5 godzin dziennie, słownik, zasypiałem ze słownikiem, budziłem się ze słownikiem. Kilka miesięcy udało mi się już nawiązać na tyle możliwość porozumiewania, że byłem w stanie z chłopakami porozmawiać. A przed wyjazdem właśnie do Stanów wziąłem kilkadziesiąt lekcji angielskiego, około 60-70 godzin. Czyli już był jakiś na początek coś niezłego. I no nie zapomnij, że jak przyleciałem, no to miałem Słowaka, Czecha, Rosjanina, tak? Pamiętam, od razu chyba w następnym roku zatrudniony był Mats Neslund, też Szwed, także z tym trochę porozmawiałem, także wiesz, Kanadyjczycy, Amerykanie nagle patrzyli, wow, przyjechał gość, po rosyjsku rozmawia z Ruskiem, po czesku z Czechem, czy tam, to nie wiedzieli, czy po czesku, czy po polsku, tak, z Szwedem się dogada, no, naprawdę koleś ma więcej języków zna niż my, tak. Kiedy się czułeś najbardziej dumny? Jeszcze się cofniemy o kilka lat. Czy to był ten rok 1991, kiedy w swoich rodzinnych Tychach odbywają się Mistrzostwa Świata Juniorów? Reprezentacja Polski wtedy pod wodzą gwiazdy turnieju. 12 bramek, 3 asysty, dobrze pamiętam? Pamiętasz? 12 lepiej, bramek, 3... lepiej pamiętasz ode mnie chyba. 12 bramek, 3 asysty na tamtym turnieju. Przegrywamy, wygrywamy wszystko do finału. Niemcy podobnie. Przegraliśmy to ostatnie spotkanie wtedy z Niemcami. Ale byłeś bezwzględnie gwiazdą turnieju, gdzie no, tłumy waliły wtedy oglądały was w tym turnieju. Kiedy czułeś się
I zaraz potem wyjeżdżasz do Szwecji. Czy wtedy towarzyszyła ci największa duma bycia gwiazdą nie najbardziej popularnego sportu w Polsce, ale wtedy gwiazdą, czy jednak, czy ja wiem, All-Star Game w NHL? Wiesz co, no na pewno z jednej strony hokej byłby bardzo popularny, gdybyśmy grali z Rosjanami, z Kanadyjczykami, z Amerykanami. No, gdybyś w 76 roku wygrał ze Związkiem Radzieckim. To była niezła by była jatka, tak? Ale nie zapomnij jeszcze 88, Calgary, tak? Jak myśmy świetnie grali, no niestety później, wiadomo, czarna plama spadła i wszystko. Mecze z Kanadą i Szwecją pamiętam do dziś. Także wiesz, to naprawdę były niesamowite czasy i ja mam do dzisiaj gęsią skórę, jak o tym pomyślę, bo granie wtedy i granie cały czas na pograniczu elity i tej grupy B, że za słabi, że tu za mocni, tu za słabi. No ale jednak cały czas jednak to życie wokół hokeja się działo. Oczywiście początek lat 90., no to później ta cała przemiana i hokej niestety nie nadążył za tymi przemianami i później troszeczkę była zjeżdżalnia w dół. Ale czułem się naprawdę taką, teraz powiem też, przytoczę słowa jednego z moich kolegów, że czułeś się świetnie, bardzo komfortowo w swoim akwarium, tak? Tylko że z tego akwarium teraz chcesz się przenieść do większego. I oczywiście, że byłem dumny z tego, że miałem orła na piersi, świetnie żeśmy zagrali, aczkolwiek byłem niesamowicie wkurzony po ostatnim meczu, tak? No bo jednak sukcesu nie odnieśliśmy, nie awansowaliśmy wtedy. Ale mecz gwiazd był czymś takim naprawdę, zagranie wśród najlepszych na świecie zawodników i to, że do dzisiaj o tym wspominamy, tak? No to jest, no to było niesamowite, bo z jednej strony miałem emblemat swojej drużyny New York Islanders, tak? Ale z drugiej strony na drugim ramieniu miałem polską flagę, tak? I to było wspaniałe, że oni doceniają, skąd jesteś, skąd się wywodzisz, że ja byłem tym pierwszym Polakiem urodzonym, wytrenowanym i wyszkolonym w Polsce, tak? To nie było... Tam pierwszy mój klub był GKS Tychy wpisane w karcie, a nie, że Djurgården Sztokholm, czy tam, wiesz, kojarzono mnie ze Szwecją. Także miejsce urodzenia było Radomsko, tak? To była Poland, tak? To było dla nich ważne, zresztą, wiesz, do dzisiaj dla Amerykanów i dla Kanadyjczyków jest to ważne, skąd się wywodzą, tak? Bo to jest pierwsze praktycznie pytanie, które ci zadają, nie myślą z jakiego miasta, tak? Tylko naprawdę skąd jest twoja krew i gdzie masz korzenie i twoje serce. Także to było, no to było na pewno niesamowite mecz gwiazd, aczkolwiek wiesz, Igrzyska Olimpijskie wtedy, jak miałem 20 lat i jechałem na pierwsze Igrzyska Olimpijskie i myślałem, wow, będę gonił Henka Gruta i paru innych kolegów, którzy mają po 4-5 igrzysk. Jak pomyślałem, że zagram chociażby do 35 lat, no to mam jeszcze następne 15 lat, co najmniej następnych 4 igrzyska. Okazało się, że tak planować nie ma co, bo w sporcie nic nie jest pewne, aczkolwiek w życiu tak samo też nie. I tak się zastanawiam właśnie, bo oczywiście twoja kariera klubowa jest niepodważalna, to osiągnąłeś wielkie rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o karierę reprezentacyjną, no to pozostaje pewnego, jeżeli pamiętają, ci, którzy pamiętają reprezentację Polski z lat 70., 80., było znacznie mniej krajów, graliśmy, więc cały czas byliśmy bardzo gdzieś na styku tej grupy A światowego hokeja. Inny Tyszanin, którego wspomniałeś, Henryk Grut, no przecież miał tych występów znacznie więcej, zagrał na tych igrzyskach. Czy urodziłeś się za wcześnie, czy urodziłeś się za późno? Z jednej strony miałeś wielkie szczęście, upadła komuna, dzięki temu mogłeś, nie musiałeś czekać od 20, nie wiem, 9 roku życia, żeby wyjechać za granicę, tylko już jako nastolatek wyjechałeś do tej Szwecji. Wiesz co, no, generalnie nie chciałbym nic zmieniać, tak mm-hmm. szczerze, aczkolwiek zawsze byś coś chciał, no ale wiesz, no, ktoś kiedyś mówi, że jak coś bierzesz, to bierz wszystko tak, jak jest w pakiecie, nie możesz tego traktować jak szwedzki stół, tak, a to mi się podoba, tego nie chcę, tak, no dobra, jeszcze to wezmę, ale to jest fajne, wiesz, no nie da się tak, oczywiście z jednej strony, jakbym się urodził wcześniej, byłoby i bym grał świetnie, no to miałbym teraz te zasługi dla Polski, która walczyła o wyższe rzeczy i może bym był w Calgary, i może bym był wcześniej w Lake Placid
Chociaż wtedy chyba tam żeśmy nie byli, ale, tam nie, tam ale, nie. ale na pewno na tych wielkich meczach, czy w 76 walczył ze Związkiem Radzieckim i przeszedł do historycznego zwycięstwa. Aczkolwiek oni też Polacy wtedy spadli. Spadli. Także, ale o tym już nikt nie pamięta na szczęście. Dobry hokeista. A z drugiej strony, jakbym się urodził, tak jak mówisz wcześniej, szansa na wyjazd była znikoma. Żadna. Tak? Koledzy moi starsi musieli uciekać, zostawiać rodziny i zostawać gdzieś po turniejach za granicą, żeby zrobić, sprawić sobie lepsze życie. Z drugiej strony, jakbym się urodził później, no to wyobraź sobie, jak ja bym teraz w tych latach grał w meczu gwiazd w NHL, albo teraz był jednym z czołowych zawodników w New York Islanders czy Edmonton Oilers, no to też byłyby trochę inne czasy, inne przełożenia. Także ma swoje plusy i minusy. Tak, z punktu widzenia reprezentacji Polski byłeś bardzo dobrym hokeistą na niestety tak, nie najlepsze no czasy, no taka to prawda. Awansowałem reprezentacją rzeczywiście w Lubianie w 91 do grupy A, to było świetne wydarzenie dla mnie i też byłem królem strzelców, grałem z takimi zawodnikami właśnie jak Henryk Grut, Mirek Copija, Wojtek Tkacz i Wojtek Matczak, z którym później w Tychach grywałem, przecież mam do dzisiaj Stowarzyszenie Sport 7 z chłopakami, z Andrzejem Tkaczem, aczkolwiek, który bronił wtedy w 76, z jego synem Wojtkiem Tkaczem, który też świetnym reprezentantem Polski, Darek Garbocz, który też grał na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville, także tworzymy taką grupę, która dalej robi i aktywizuje dzieciaki i młodzież, szkolimy tą młodzież jak możemy, mamy pokazowe treningi, mamy turnieje, które organizujemy, robimy mistrzów biegu Orlika dla dzieciaków ze szkół, także no staramy się dalej tą pasję zaszczepiać wśród najmłodszych. Słuchaj, zawsze miałeś opinię zawodnika znakomicie wyszkolonego technicznie. Jeździłeś na łyżwach, jak mi ktoś powiedział ładnie, że ty jeździłeś na łyżwach tak, jak normalny człowiek chodzi po prostu. Tobie łatwiej jeździć na łyżwach niż chodzić po asfalcie. Zgadza. Często jak chodzę, to się potykam o coś. To ja zupełnie odwrotnie. Zahaczę jakieś sofy albo walnę w krzesło. Byłeś szybki, byłeś świetny technicznie na tych łyżwach, ale dopiero jako 19-latek wyjechałeś z Polski. Czy myślisz sobie, że jest coś, jakaś bariera, której przekroczyć nie mogłeś z racji tego, że urodziłeś się tu, a nie tam, a nie w Stanach czy w Kanadzie, gdzie pewnie zaczyna się grać trochę wcześniej, czy w Skandynawii? Wiesz co, no trudno powiedzieć, co by było gdyby, nie? To tak jest, wiesz... Ale masz porównanie, bo grałeś, grałeś ze wszystkimi wielkimi. Tak, i to było niesamowite, bo trenerzy, pamiętam jeszcze w Nowym Jorku, w Islandersach i w Edmonton pytali mnie, co ja robiłem takiego, że miałem świetną agility, czyli taka gibkość, jazda, sprawność i to było, bo oni tak oceniali wszystkie, tak tam technicznie, strzał, siła strzału, szybkość, wydolność, właśnie te agility, to poruszanie się. No i to miałem zawsze najwyżej w drużynie i oni się zastanawiali, jakiś power skating, jakieś jakieś dodatkowe ćwiczenia. Teraz wszyscy power skating robią, każdy się uczy na krawędziach, tak, siak, wiesz, jeździć. No nie, no po prostu trenerzy stawiali słupki, kazali nam jeździć między słupkami i tak żeśmy się uczyli. I nie wiem, to jakiś dar z góry, to jest coś, co się wydarzyło. No przecież mój tata nigdy nie był hokeistą, nie potrafi jeździć na łyżwach do dzisiaj. Moja mama pierwsze kroki ze mną robiła za rękę, ciągnęła mnie na ślizgawce, tak, jak coś tam na swoich figurówkach przodem odpychała się od czubków. Też jak podejrzewam, no w genach nie miała tego jeżdżenia. Także to jest niesamowite, bo gdyby rodzice się nie przeprowadzili, tata nie poszedł szukać pracy w Tychach, w samochodach małolitrażowych, w zwykłych maluchach, tak, no to ja bym, mieszkając w Radomsku, nigdy nie dowiedział się, że potrafię na łyżwach jeździć. Także to jest... Nie wiem, skąd się to bierze. Niesamowite jest na pewno to, że drugi zawodnik z NHL też był z Tychów, tak? No bo przecież Krzysiek Oliwa w 97, a w 94 też przecież wychował się i wytrenował w Tychach, także może właśnie Józef Zagórski. Tamtejsze powietrze. Józef Zagórski, który był naszym trenerem pierwszym, to sprawił, że jednak ta jazda na łyżwach była wtedy ważna. Teraz cię spróbuję troszeczkę sprowokować. Wspomniany Krzysztof Oliwa ma pierścień, zdobył Puchar Stanleya, drugi raz wystąpił w finale Pucharu Stanleya z Calgary Flames, prawda, jeszcze był w finale.
No jest najbardziej utytułowanym hokeistą w historii polskiego hokeja na lodzie, jeżeli tylko spojrzeć... Nie patrzeć reprezentacyjnie, tak jak mówisz, Henryk, już tam Henryk, no tak. Synowiec czy inni zawodnicy, okay. Jurek Poc. Co czujesz? No, czy czujesz zazdrość? Nie, czuję podziw dla Krzyśka, bo ja go pamiętam przecież, jak byliśmy dzieciakami, tak? Ja go pamiętam, jak miał 14 lat, jak miał 15 lat, on do dzisiaj wspomina historię, kiedy... Tak naprawdę ja spowodowałem, że on w ogóle w hokeja zagrał, bo on podobno przyszedł kiedyś, jak ja miałem, nie wiem, 10 lat czy ileś na lodowisko i on jest młodszy o rok i stanął przy bandzie z jakimś kolegą i ja popisywałem się moimi podnoszeniem krążka i niechcący uderzyłem go w dłoń krążkiem i go to zabolało, ale też poczuł, że chciał wtedy, już dlatego został twardzielem, że poczuł wtedy, że też chce grać w hokeja, także... Ja pamiętam Krzyśka, charakter taki trochę niewygodny dla niektórych, bo potrafił przyjść wśród starszyzny i powiedzieć do starszych kolegów, słuchajcie, posuńcie się, bo chcę sobie tu usiąść. Nie? Każdy na niego spojrzał, mówi, ty młody, co się zerwałeś, tak? On był wtedy szczupły, wysoki, no później dopiero nabrał masy mięśniowej i rzeczywiście wywalczył sobie te miejsca w drużynie. Oczywiście, że ten Puchar Stanleya mu się należał, ale bardziej mu się należał ten Puchar Stanleya właśnie z drużyną z Calgary, tak? kiedy przegrali z Tampa Bay, tak naprawdę on był wtedy rzeczywiście ważnym linkiem, ważnym zawodnikiem, bardzo ważnym w tej drużynie i grał w playoffach, strzelił nawet bramki. No niestety na pewno w jego smaku byłoby podobnie, tak? No bo ten Puchar Stanleya, który drużyna z New Jersey zdobyła, no był niestety kontuzjowany, nie grał wtedy w tych playoffach, ale jak najbardziej mu się należało, trafił do wspaniałej drużyny dekady, z którą myśmy niestety dwa razy przegrali w playoffach, a wtedy oni zdobywali Puchar Stanleya, także wtedy jeszcze Krzysiek nie grał, pamiętam ten rok 95, playoffy, ale my czuliśmy, że byliśmy mocni w Boston Bruins, a niestety to oni wtedy wygrali. Także absolutnie nie jestem zazdrosny, jestem dumny z tego, że właśnie z Tychu wywodzi się dwóch zawodników, że jednemu udało się zagrać w meczu gwiazd. Okej, indywidualne jakieś osiągnięcie. Krzysiek jako jeden z twardszych charakterów w NHL zdobył Puchar Stanleya, który jest tak niesamowicie ważny. No szkoda, że tylko nie udało się go przywieźć do Polski. Mieliśmy nadzieję, że kiedyś ktoś z nas jeszcze przywiezie. Teraz musimy czekać na młodsze pokolenie, ale już tak czekamy no niestety kilka dekad i obyśmy się doczekali. I nie mówię tego to z takim przekąsem, tylko bardziej z tym, że ja pamiętam, jak żeśmy wyjechali, że czuliśmy, że może otworzymy tą drogę, tak? Tak jak Słowacja otworzyła innym zawodnicy, tak jak z Rosji się otworzyła droga dla innych zawodników, tak jak już teraz i Węgrzy, i Austriacy, tak? I Francuz, i Szwajcaria, a niestety na następnego Polaka, takiego urodzonego w Polsce, wychowanego, dalej czekamy. Oczywiście Mike Komisarek, czy Konopka, czy Wolski byli świetnymi zawodnikami. No ale oni jednak albo się urodzili w Stanach, albo po prostu jako dzieciaki dwuletni, chociażby Wojtek Wolski wyjechał właśnie z Polski. Także chcemy takich zawodników, którzy też mogą zagrać dla reprezentacji Polski i nosić orzeł na piersiach. Słuchaj, 15 czy 16 lat temu przywiozłeś podczas lockdownu tutaj pół NHL, żeby zagrali w meczu w spotkaniu katowickim. To może i przywieziesz nam kiedyś Puchar Stanleya, po prostu byśmy mogli sobie na niego popatrzeć. Gdzie Prawda. Jesteś bardziej doceniany? Gdzie byłeś bardziej doceniany? W Polsce, gdzie byłeś absolutną gwiazdą hokeja na lodzie, ale jednak hokej jest, umówmy się, sportem stosunkowo mało popularnym, no jednak, z ręką na sercu. Absolutnie. Czy w Stanach, czy Kanadzie, gdzie pół ligi zwiedziłeś? Wiesz co, zapytam cię tak, czy przeszedłbyś po ulicy niezaczepiany w Nowym Jorku, w Bostonie, w Montrealu, w Edmonton, w Toronto? Wiesz co, wtedy, w tamtych czasach nie było łatwo. Oczywiście Nowy Jork to jest inna bajka, tak? Bo myśmy grali na Long Island, wiesz, w Nowym Jorku to się i Madonna przechowała, i Justin Timberlake przechodzi ulicami nie zawsze zauważony, także to wiesz, to różne rzeczy. Jak już Mark Messier dawał sobie radę, wiesz, i Wayne Gretzky kiedyś grał i też jakoś potrafi ulicami przejść, to się da zrobić, bo wiesz, w tym mieście wszyscy tak szybko żyją. Ale masz rację, w takim Montrealu jak grałem, to w każdej, do każdej restauracji jak wchodziłeś, czy do każdego miejsca, czy w sklepach, byłeś rozpoznawalny, tak? Klub w ogóle, tak, w skali całej NHL. Hokeiści to są, wiesz, to są bogowie, taki Josety i Odor, myślę, że był bardziej popularny niż
niż nie jeden aktor, wiesz, jakby przyjechał do miasta. Także to wszystko zależało od tego, jak graliśmy. Oczywiście jak Boston Bruins graliśmy, to są inne wielkie dyscypliny też sportu w tym mieście. To miasto jest niesamowite, tak? Bo masz i koszykówkę, i masz futbol amerykański, i baseball. Także hokeiści mimo wszystko, wiesz, mieliśmy swoje zaprzyjaźnione miejsca, chodziliśmy tam, gdzie chodziliśmy. Trochę na pewno inna publika przychodziła na mecze koszykówki, na hokej, ale jednak ta rozpoznawalność była dosyć duża. W Polsce dużo się działo, oczywiście nazwisko fruwało gdzieś w newsach, tak, w wiadomościach, w różnych w przekazach, w gazetach. Wtedy może jeszcze nikt tak nie za bardzo siedział, bardziej na telegazecie się siedziało rano niż na wirtualnym. Tego nie było jeszcze. Tak, niż po prostu na internecie. Także to były inne czasy i w Polsce jak przyjeżdżałem, no to wiesz, też chciałem trochę odpocząć, pobyć z kumplami, z rodziną, ze znajomymi, trochę na luzie, wiesz, zagrać w tenisa. Bo wtedy tenis był moją taką drugą pasją, teraz podejrzewam, przejdziemy do tego dalej. Zostałem przy kiju, ale golfowym. Chociaż dobrze, bo w tenisa szybciej się grało, miałem więcej czasu na inne rzeczy, a teraz jak wiesz, na ten golf bym musiał jeździć, to rzeczywiście tych 6-7 godzin by uciekało w ciągu dnia. Także... To co, Polska, czy Stany? Ta popularność była, wiesz, występowała w tych różnych programach takich telewizyjnych, tak, i sporo się działo, także... Trudno powiedzieć, ale na pewno w Polsce czuję się w domu, w Polsce czuję się fajnie i tutaj zawsze chciałem wrócić, dlatego tutaj też jestem. Czy popularność wiadomo, że teraz szansa duża jest większa, że w Polsce z twarzy więcej ludzi mnie pozna, no bo jednak wystąpiłem w iluś różnych rzeczach, które gdzieś tam ludzie zobaczyli, niż w Montrealu, jakbym wyszedł na ulicę. Ale jak w Montrealu byś powiedział nazwisko, na przykład Czerkawski, czy taki gracz kiedyś grał, no szansa, że większość ludzi będzie pamiętać, tak, że mieli Polaka w drużynie. Czy popularność bywa męcząca? Teraz nie wiem, co powiedzieć, wiesz, bo... Bez krygowania. Może czasami bywa. Bo właśnie to chciałem powiedzieć, bo czasami, bo oczywiście, że tak, ale jak chcesz odnieść jakiś sukces i chcesz grać dla Polski, chcesz reprezentować Polskę, chcesz, żeby ci ludzie doceniali, no to się jakby wiąże z czymś, tak? Od razu to się... No bo jak będziesz taki nikim i nieważny w drużynie i nie do końca... tym liderem, albo nie do końca będziesz chciał zaistnieć na takim poziomie, jakim byś chciał, no to twoje nazwisko i ty się rozmyjesz i wtedy, jeżeli to odpowiada ci taka rola, no to okej, okay. Ale jeżeli w danej dziedzinie chcesz osiągnąć sukces, to musisz się liczyć z tym, że wiesz, no ludzie będą chcieli z tobą rozmawiać. No. Zanim cię zapytam jeszcze o tego golfa, bo wiem, że to jest teraz twoje oczko w głowie, to jednak cię spytam jeszcze o NHL i może... Chciałbym cię spytać o porażkę. Jesteś człowiekiem sukcesu, ale akurat jest klub, który wspominany już tutaj przez nas kilkakrotnie, czyli Montreal, w którym ci nie poszło. W którym ci nie poszło i nie ma co tutaj sobie mylić oczu. Dlaczego tak było? Czy po pierwsze, to jest frankofoński w ogóle, frankofońskie miasto, więc już jest trudniej pewnie. Nie wiem, jak z twoim francuskim, ale no tak właśnie myślałem. Tam miałeś pewnie swój, nie chcę ci zaglądać do portfela, swój największy kontrakt, który pewnie też trochę bił po oczach kolegów. Czy czułeś się odrzucony w szatni? Jakoś tak traktowany na zasadzie, przyszła No właśnie nie do końca to było chyba powodem. Oczywiście, że powodem było to, że nie było rodziny, nie? Nie było drużyny, bo można powiedzieć, nie było drużyny, ale chodzi o rodzinę. Nie było za dużo kumpli. Oczywiście miałem dwóch, trzech, czterech, tak? Ale tu była grupka czterech, tam była grupka sześciu, tak? Tu francuskojęzyczni, tu angielskojęzyczni, tu trochę Europejczyków, tu jakiś dwóch Rosjanów. Wiesz, dziennikarze rozmawiający French, tak? Canadian, dziennikarze po angielsku, ci coś innego, story, wiesz. I to po prostu był odwieczny problem Montrealu, oczywiście nie wracając tam. Zobacz, ile lat bez sukcesu, tak? Ile lat? Dlaczego? No, dlatego, że co? Nie mają pieniędzy, nie mają atmosfery, mają kiepskie lodowisko. Mają słabe chęci. No jakiś powód jest, wiesz, tyle lat, są dziesiątki lat, które są bez sukcesu w Montrealu. Ostatnie mistrzostwa, zdobycie Pucharu Stanleya, lata 90, początek. Często się mówi, że tam powinni tak naprawdę chyba grać sami French Canadian. Może wtedy by stworzyli wspaniałą rodzinę kochającą się, bo oni są trochę tacy, wiesz, czują się tacy trochę...
wiesz, Quebec i ten French, a tu masz jeszcze później Ottawę, tu Edmonton, tak, tu Toronto, wiesz, Toronto zawsze się wydaje, że jest silniejsze, lepsze, że jednak Montreal, wiesz, nie do końca ci nie chcę obrażać, tak, ale są różne pojęcia na French rozmawiających w tym języku, także ta cała atmosfera była kiepska. Oczywiście trenera po jakimś czasie zwolniono. Ja sam poprosiłem o wymianę, o trade po kilkudziesięciu meczach, bo z tych kilkudziesięciu kilkanaście chyba nie grałem. Aczkolwiek wydawało mi się, że przyjeżdżam jako zawodnik już doświadczony, tak, który strzelił już ileś tam lat pod rząd, 20 plus bramek co sezon. No i taki był plan. Tylko że tak jak ty powiedziałeś, że może kontrakt, nie, dla nich pieniądze, nie, wiesz, to trochę dla nich nie miało znaczenia, bo takich jak ja było, podejrzewam, połowa drużyny z takimi kontraktami. Ale było sporo właśnie napastników takich, których ja uważałem, wystawiali przede mną, a mi się wydaje, że ja byłem lepszy, tak? A to, że oni mieli, wiesz, w paszporcie Quebec City i French Canadian, no to właśnie do tego wracamy, tak? Że później jak już chciałem bardzo i wiesz, im bardziej chcesz tą ramkę strzelić i tą finezję wprowadzić, jak nie masz tego takiego momentu luzu, to po prostu no, pogubiłem się, nie strzelałem bramek. Ale co jest niesamowite, ja strzeliłem 5 bramek w całym sezonie wtedy w Montrealu, a tak naprawdę później, jak zostałem wymieniony z powrotem do Nowego Jorku, do New York Islanders, w 5 meczach strzeliłem 5 bramek, także pierwszych. Także nawet w Montrealu o tym pisali i mówiłem, słuchajcie, menadżerowie, trenerzy, jak to jest możliwe? No przecież ten gość, to nie jest tak, że on tak? No, on nie przestał strzelać bramek, on dalej strzela. No. Sezon później w innej drużynie strzela 5 w 5 meczach, a u was przez cały sezon 5, no nie dlatego, że nie chciałem, tak? No Coś widocznie jest takiego w sporcie, że pewne rzeczy nie są w stanie się dopasować. Małe rzeczy. Czy miałeś, jakie myśli towarzyszyły ci w momencie, kiedy czułeś, że jest już blisko końca kariery? Czy to budziło w tobie jakikolwiek strach, obawę, że no dobra, zaraz przejdę na drugą stronę rzeki, coś trzeba będzie ze sobą zrobić? Wiesz co, na pewno, bo to już jak wiesz, przy 30 jeszcze nie było takich myśli, ale już tak jak miałem 33 lata, no niestety ten pechowy, 32 pechowy strajk, wszyscy to nazywają, lockdown, tak? To taki lock-up w 2004 roku, tak. Kiedy cały sezon jest wymieciony, tak? Po prostu nie, ja w 2003 jestem królem strzelców w Islandersach, 2004 w ogóle nie funkcjonuje po raz pierwszy w historii major sports, czyli tych głównych lig amerykańskich. Cały sezon się nie odbywa. Niby hokeiści twardziele trzymali się przy swoich pozycjach i tak. Później na końcu właściciele nas przycisnęli, zgodziliśmy się na większość rzeczy, mimo wszystko, które mogliśmy się zgodzić trochę wcześniej. No ale to tak, wiesz, czasami w negocjacjach bywa. No i to na pewno gdzieś tam zahamowało wiele karier, tak? Generalnie w całej lidze trochę struktura finansów, zatrudniania zawodników, więcej młodych, tańszych, kilka gwiazd na górze, żeby świeciły, a tak jak mówisz, większość rzemieślników. Chcieli wyeliminować trochę ten środek tych zawodników, którzy zarabiali nieźle, mieli w miarę komfortowe granie, ale no trochę to za drogo kosztowało może kluby, tak? Porobili tak zwane te kominy. To się pozmieniało, draftowanie się pozmieniało, wypłacanie zawodnikom należności czy kontrakty dla tych wielkich gwiazd. Także to, no ja oczywiście pojechałem wtedy do Szwecji, tam grałem, żeby no, utrzymać tą formę, żeby mieć styczność dalej z tym wielkim hokejem. Ale już wtedy czułem, już grudzień, styczeń przychodził, czułem taki, że już coś siadało, tak? No już nie było tych emocji takich, jakie chciałem. Nawet jak chciałem, to jednak fizycznie coś nie pasowało. Niektórzy nawet zawodnicy do mnie dzwonili z różnych ciepłych wysp, z Tajlandii, z Malediv, czy wiesz, czy z innych, i mówili, że oni tam ładują baterie, że oni się, wiesz, przygotowują, że już nie mogą doczekać następnego sezonu, a dla mnie takie było, kurczę, może jednak w tym wieku powinienem bardziej odpocząć niż dalej grać, tak? No, ale podjąłem pewną decyzję. Oczywiście później wróciłem w 2005 do Toronto, ale to już czułem, że to już chyba będzie końcówka mojej kariery, przynajmniej w NHL. Zobaczymy, co dalej. A że miałem takiego upartego bardzo
menadżera drużyny z Rapperswil, który już dzwonił do mnie wcześniej, zanim jeszcze podpisałem kontrakt z Toronto, że już za wszelką cenę chciał mnie ściągnąć do Szwajcarii, żebym tam zagrał, chciał odnieść sukces, budowali nową halę. To mu obiecałem, że jak podejmę taką decyzję, to wrócę jeszcze do Europy i zagram może jeden sezon właśnie w tej Szwajcarii, a że zagrałem dwa, no to jakoś tak tam odzyskałem jakąś nową energię, znowu zacząłem strzelać bramki i no powiem szczerze, no życie w Szwajcarii wśród gór i czystego powietrza i takie spokojniejsze nie było całkiem złe. Też tam mają pole golfowe. Kiedy ci się tak stało? To wiem, że z Matsem Sundinem lubicie sobie też tak pograć w tego golfa. Czy to już, kiedy tobie się zrodziło, kiedy ci się poprzestawiały priorytety, już nawet nie tenis, bo wiem, ale kiedy ci się stało, że to golf jest sportem numerem jeden? Chciałeś mnie zrazić padlem, za to ci dziękuję. Bo to naprawdę jest ciekawe gra i z synem kilka razy później jeździliśmy na padel i w Hiszpanii będąc też graliśmy często, także na pewno trochę została ta smykałka z tenisa, padla. Ale wiesz co, no golf, ja myślałem tak jak większość Polaków myśli, tak generalnie, no przecież to jest pełna nuda dla starych dziadków. Jakbyś mi czytał w głowie. I na tym się kończy, ja wiem, że nie chcesz tego pytania zadać, ale to tak mniej więcej się kojarzy wszystkim. I może mają trochę racji, tak? Ale jeżeli zaczynasz być competitive, zaczynasz mieć rywalizację w tym i ja oglądając moich kumpli przecież i w Szwecji, prawie wszyscy grali, tak? 80% chłopaków grało w golfa i to namiętnie grało w golfa. Przed sezonem, po sezonie, czasami w trakcie, jak było trochę wolnego. Patrząc później w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych, wszystkie sezony zaczynały się od jakiegoś charity, turnieju golfowego, gdzie cała drużyna przyjeżdżała. Pamiętam, jak jeździliśmy do Pebble Beach z Edmonton Oilers i graliśmy Clint Eastwood i były prezydent Ford, wspólne kolacje i rozmowy o golfie. Oni na tym Pebble Beach, na tym wspaniałym polu golfowym, a ja, dwóch Czechów, jeden Rusek, graliśmy w tenisa po prostu. Wyszliśmy na to pole, trochę wiało, bo to był kwiecień. Mówię, nie, no bez sensu tutaj grać, a teraz bym po prostu oddał wszystko, żeby tam polecieć i zagrać, tak, w takim towarzystwie i w takich okolicznościach. I trochę ich próbowałem zrozumieć, o co im chodzi, tak. Aż zrozumiałem, no jak skończyłem już karierę, tutaj jeden z znajomych miał takie pismo golfowe, które już nie istnieje, Golfmania, i zaproponował między innymi Rafał Bryndal, który też został przy golfie. Wtedy był jeszcze aktor Topa, który chyba się nie załapał, i ktoś jeszcze. I chcieli nam właśnie jakby dać szansę zrobienia tej zielonej karty i spróbowania w tym golfie. Załatwili nam sprzęt, trenera. No i wiesz, i to był 2009 rok. Ja tak, wiesz, wtedy akurat Iwo się urodził, był mały bardzo i często przecież wstawał rano. No i albo wiesz, albo oni dalej spali z żoną w domu, a ja już o 7 rano wychodziłem na ten driving range podbijać te piłki sam, tak, przy kawie. Nagle spotkałem tam Roberta Rozmusa, nagle spotkałem kogoś innego i mówię, kurczę, no widzę parę osób gra, tak. No i tak tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu okazało się, że te piłki zacząłem nieźle trafiać, coś tam mi zostało z tego hokejowego swingu. No i tak się wkręciłem. Później Jurek Dudek zadzwonił, zaprosił mnie we wrześniu na turniej swój, który organizował w Krakowie i zostałem... wciągnięty. I cię wciągnęło. Ja mówiłem to, Jurek Dudek też siedział na tym fotelu i powiedziałem mu, gdzieś przeczytałem taką informację w Sports Illustrated zresztą, gdzie były w pewien sposób jakimś algorytmem, nie wiem, jakimś sposobem oceniane różne dyscypliny sportu. Okazało się, że to golf jest najtrudniejszą dyscypliną sportu technicznie do opanowania, jest tyle tych różnych ruchów ciała i tak dalej, i tak dalej. Masz jakieś porównanie w stosunku do twojej dyscypliny? Tak, Jurek się śmiał, że mam trochę łatwiej, bo wiesz, to jest takie czasami uderzenie hokejowe. Dlatego ja też gram w tą stronę, co w hokeja, na lewo, gdzie większość ludzi na świecie gra na prawo, no bo większość z nas jest praworęcznych, ja też jestem praworęczny, ale gram na lewo. Notabene Jurek jest leworęczny, a gra na prawo, także no, możemy się wymienić. Ale jak na pewno, bo oczywiście nie wiem, czy w tenisa grałeś, ale w padla grasz namiętnie, to jest, porównują każde uderzenie golfowe do drugiego serwisu w tiebreaku, że wiesz, masz mniej więcej takie emocje, tak, no bo nie możesz tego uderzenia już powtórzyć, tak, no już uderzysz piłkę, musisz iść dalej, obojętnie gdzie ona wylądowała, musisz dalej zagrać następną uderzenie, zasady dosyć proste, im mniej uderzeń, tym lepiej. Dołek nie jest za duży, czasami masz 400 metrów, żeby do niego dojść, przez różne przeszkody, bunkry, wody, lasy, tak, gdzieś tam
idziesz tym fairwayem. Towarzyszy ci taki stres, ale taki, wiesz, taki fajny stres. Taki motylki, fajny, tak? Tak, no jeszcze jak gramy jakieś małe zakładziki, wiesz, i coś się dzieje. No wiesz, czasami się zastanawiam, ale coś w tym musi być, bo zobacz, ilu sportowców, wielkich sportowców na świecie gra w golfa i opowiada z pasją o tym golfie. Już nie mówię o Michael Jordan, który jest mega znany z golfa, czy Charles Barkley, tak, ale Michael Phelps przecież zarzucił pływanie dla grania w golfa, czy wiesz, no... Nadal ma podobno niesamowity handicap, tak? Grając w tenisa, w tym samym czasie gra świetnie w golfa. Nie mówiąc o prezydentach różnych krajów, miast, tak? Aktorów, piosenkarzy, Justin Timberlake, swoje pole. No wiesz, no po prostu wszyscy zakochani w tej dyscyplinie sportu. Także no rzadko się opowiada o inni, którzy byli na tym poziomie. No nie mówiąc o Zbyszku Bońku, tak? Z którym niejednokrotnie rozmawiałeś. Może nie o golfie, ale też uwielbia rozmawiać o golfie, bo przecież mieszka przy polu golfowym. Także coraz więcej naprawdę sportowców i Polaków i właśnie takich, którzy żyli kiedyś na wielkiej adrenalinie i teraz dalej ta rywalizacja jest, dalej to buzuje te emocje. Tak jak mówię, no większość z nas niegrających nie zastanawia się, no nie no, to jak mogą być emocje w golfie, ale ci gwarantuję, że są. I to może, tak jak powiedziałem, tych wielu osób, które rozmawia z taką namiętnością o tym golfie, no coś w tym musi być, tak? No bo to nie jest wymysł mój, czy Jurka Dudka, czy jeszcze trzeciej osoby, tylko gdzie się nie rozglądniesz na całym świecie, no to naprawdę, czy to są futboliści amerykańscy, czy bokserzy, czy wiesz, koszykarze, czy bejsboliści, których się uważa, że mają jeszcze łatwiej niż hokeiści, no bo oni już w poziomie są, to wystarczy się trochę tylko schylić i mają świetne uderzenia, także no naprawdę... Z jednej strony cieszę się, że mam taką pasję, bo jednak mieć pasję w życiu jest fajnie, a z drugiej strony no szkoda, że akurat tak dużo czasu zajmuje, no bo jednak runda golfa z dojazdem, z powrotem, no to jest spory czas. A jak jest zima, to tym bardziej, jak gdzieś wylatujesz, wyjeżdżasz, szukasz cały czas przygód, no to trochę czasu zajmuje. Opuszczone pole golfowe, nie czuję się tu mocny, więc zapytam cię tak, dlaczego twój syn nie zostanie hokeistą? Ociągnij go ponoć do kosza. Tak, tak. No, graliśmy w hokeja, chodziłem na lodowisko namiętnie wiele lat. Tak. No, zaczął jak miał 5 lat, skończył jak miał 11. Także no, mówi 6 lat, mówi tata, już chyba będę kończył karierę. oczywiście, no wiesz, nie zmuszam go ani do jednego, ani do drugiego. Tylko jak już coś robi, to chcę, żeby robił dobrze. Jak już coś robi, to chcę, żeby się przyłożył. Także po drodze był i tenis, świetnie sobie radził i w piłkę nieźle. Także na nartach dobrze zjeżdża, także na szczęście ten dryg sportowy jest. Trochę to jest wina rodziców, no bo jak z jednej strony musisz pokazać pewne rzeczy, żeby później był wybór, z drugiej strony jak mu pokażę za dużo, to tak nie do końca nie wiadomo, w co się złapać. Pokazałem mu golf, no bo golf jednak też gdzieś tam ze mną podróżował i chodził na pole i świetnie uderzał i teraz uwielbia grać w golfa. Byliśmy całe ferie w Belek, graliśmy przez 2 tygodnie w golfa, także no, zakochany jest i świetnie mu naprawdę idzie. A koszykówka tak, od kilku lat daje radę. Dobry rozgrywający, nieźle się porusza. No, ten hokej mu dużo pomógł właśnie z tą mobilnością, z ruchliwością, z kondycją. Także no, zobaczymy. No, mam nadzieję, że ten sport będzie mu towarzyszył w życiu. No to już jest powoli ten wiek, naście lat, że za niedługo trzeba jakieś decyzje podjąć, czy idziemy w tym kierunku, czy nie. Oczywiście golf z koszykówką się nie wyklucza, także zobaczymy. No ale niestety już do hokeja będzie chyba ciężko wrócić. Którą, Mariusz, swoją cechę lubisz najbardziej? Czego nie powinieneś sobie w ogóle nigdy zmienić? A z czego nie jesteś dumny, że jesteś, jaki jesteś? Wiesz co? Na pewno nie chciałbym zmieniać tego, co wyniosłem też i z domu i sport mnie nauczył, czyli takiej tego fair play, tak? Tej rzetelności. Że jak już coś robisz, rób dobrze. Jak coś w czymś osiągnąć sukces, cokolwiek to nie znaczy, tak? Miej swój cel w życiu i do niego dąż, ale nie... To nie znaczy, że musisz zostawiać jakiś, wiesz, dead bodies, nie? Mm-hmm. Jakiś wrogów za sobą, czyli jak za coś się biorę, to z taką pełną namiętnością. Oczywiście pewne rzeczy trzeba pokochać, tak? Żeby to robić, żeby chcieć to robić. I uważam, że można na mnie liczyć po prostu. Jestem fair, tak? Mm-hmm. Można powiedzieć. Takie granie fair play i bycie fair
Oczywiście pewne sztuczki gdzieś tam na lodzie trzeba czasami było użyć, ale generalnie jestem za tym, żeby to, co robisz, rób fair. A co powinieneś w sobie zmienić? Bezwzględnie. A już nie zmienisz, bo starego drzewa się nie przesadzało. Nie chciałbym być taki wybuchowy, wiesz, chciałbym bardziej być taki cool. Żona zawsze mówi, że no, na wywiadach to taki spokojny jest. Bardzo. Taki nice guy, wiesz. No to, paru kolegów oczywiście też mi to mówi, tak? Przyjaciół najczęściej, no bo jestem wybuchowy, czasami za bardzo wybuchowy, tak? Jak coś nie jest po mojej myśli, to chciałbym, żeby okej, dobra, muszę coś przemyśleć inaczej, a nie od razu zmieniać, żeby było po mojej myśli, tak? No i tu tego się cały czas uczę w życiu, żeby często dostosować się też do sytuacji czy do innych, bo do sytuacji mogę, tak? Nie wiem, wysadzisz mnie w nowym mieście z nowymi ludźmi, dam sobie radę, tak? Tylko że będę prawdopodobnie chciał im narzucić po jakimś czasie moją koncepcję, a niekoniecznie ich. A czym to się objawia u ciebie, to zdenerwowanie? To ty jesteś taki zły do środka Czesia, czy lecą wiązanki? Nie, no wiesz, na ulicy też mogą polecieć wiązanki, no, ale jak gdzieś tam ktoś komuś coś zajedzie, czy ktoś za wolno jedzie i zaczyna mi SMS-y czytać, wiesz, i jedzie 20 na godzinę, a ja muszę za nim się grzebać. Kierowca w kapeluszu cię irytuje. No nie do końca, bo ja często widzę fajne dziewczyny, które czytają SMS-y, tak, niekoniecznie w kapeluszu i z dużymi okularami, wiesz, na sztywno przed kierownicą, tylko już jest po prostu, zaczyna być coraz bardziej irytująco, tak, że tak powiem. No na pewno irytują rzeczy, które, wiesz, czy wiązanki mogą polecieć? Nie, no jasne, no wiesz, no wywodzę się, wiesz, z takiej dyscypliny, że tam raczej, wiesz, no łagodnie to, że pewne rzeczy nie przechodzą i może dlatego, że ten hokej jest taki szybki i że te szybkie zmiany i że te szybkie reakcje, no tak sobie przynajmniej próbuję tłumaczyć, ale mam paru hokeistów, którzy są spokojniejsi ode mnie. Gdybyś na jeden dzień mógł wejść w czyjeś buty, to czyje by to były buty? Czyim życiem chciałbyś pożyć przez te 24 godziny? Dobre pytanie. Co? Nie wiem, pomyślałem teraz, ostatnio widziałem dokument o Tigerze Woodsie. Jeden dzień, ale ja bym chciał wybrać taki dzień, wiesz, jak wygrywa Masters na przykład, albo ostatni wielki szlem po tej porażce, na której był na kolanach, tak, no bo to nie do końca jest może wszystko do naśladowania, tak, no bo ten imidż trochę był zaburzony, ale rzeczywiście poczuć, co u niego jest w głowie i co on robi takiego innego, czego nie robili inni zawodnicy, jak on tak dominował nad nimi, bo rzeczywiście w tym sporcie to mówią, że albo musi być mega inteligentny, albo nie do końca zdający sobie sprawę z wszystkich kłopotów i z tego, co możesz myśleć przed swingiem, który jest sto kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, a piłeczka jest przecież mała. Także grać pod taką presją, jaką on grał od samego dzieciństwa, od samej młodości, to naprawdę wielki szacunek. To jeszcze zanim przejdziemy do ankiety, to cię pociągnę, bo tak mnie tknęło. A ty jesteś, no zawsze grałeś w sporcie drużynowym i nagle przerzuciłeś się na golfa, gdzie no liczysz się ty i tylko ty. Wiesz, właśnie, no? To jest też ciekawe, bo... I jak ci się to podoba? Bo to jest następna rzecz, która mnie tak pociąga, bo wszystko zależy ode mnie, tak? Nie mogę obwinić, że krążek przeskoczył, że nie mogę obwinić, że kolega nie przykrył kogoś, tak? Nie możesz powiedzieć, że no, bramkarzowi niestety wpadła szmata między nogami, mógł jednak ten kij na lodzie trzymać, tak? Nie o to chodzi, że my sobie wypominamy pewne rzeczy, albo kolega dostał piękne podanie do pustej bramki, nie trafił, tak? A ja bym to trafił, tak? No tutaj nie ma na kogo zwalać, tutaj nie ma na kogo się irytować, tylko to, co... U ciebie jest w głowie to, jak ty do tego podchodzisz psychicznie, to jak ty sobie radzisz z tymi nerwami, kiedy masz pata ostatnie uderzenie 2 metry na zwycięstwo i nagle ręka ci się troszeczkę poruszy i wiesz, że zagrałeś za bardzo na lewo niż tam, gdzie celowałeś. Także to na pewno też ma znaczenie, że to jest taki sport. Oczywiście w tenisie też możesz to robić, tylko tu jest zupełnie inna bajka, bo tam masz jeszcze przeciwnika, tak? Tutaj nie masz przeciwnika tak naprawdę. Okej, mogę grać przeciwko komuś, robimy jakieś zakłady, tak? Ale ja mam swoją piłkę, przeciwnik ma swoją piłkę, jeszcze inny ma swoją piłkę. W turnieju startuje 130 zawodników. Każdy ma swoją piłkę, nikt nikomu nie przeszkadza, przynajmniej no, nie powinno się przeszkadzać, tak? A na końcu nawet jak...
temu nie wyjdzie, komuś innemu nie wyjdzie. No komuś zawsze wyjdzie, tym 10, 20 na pewno super wyjdzie. Tak? I teraz pytanie, jak zrobić, żeby być w tej 20, żeby dostać się do tego czubu, bo mówimy o zawodowych turniejach. Turnieje trwają 4 dni, tak? 2 dni grasz po to, żeby przejść kata, czyli połowa zawodników z turnieju ze 140 zostaje 70 i z tych 70 sobota, niedziela walczą o to pierwsze miejsce. Także no na pewno jest coś tym wyjątkowego. Ale cię to kręci, widzę. Rzeczywiście, gdybyśmy zrobili program... Nie mamy tyle czasu i nie chcemy, żeby widzowie szybko przyłączyli. Dobra, przejdźmy do mojej ankiety i tutaj mam nadzieję, że namówię cię na parę anegdot i parę wspomnień, a na pewno masz je w zanadrzu. Czyli mój pierwszy raz. Pierwszy raz, kiedy wygrałem mecz, którego nie miałem prawa wygrać ze swoją drużyną. Pierwszy raz to na pewno młode lata, ale te co pamiętam, wiesz co, utkwił mi, rozmawialiśmy wcześniej o meczach w Polsce właśnie na Mistrzostwach Świata, ale juniorów, ale ja bym powiedział jeszcze wcześniej na Mistrzostwach Europy juniorów, jak miałem 18 lat, jak graliśmy mecz z Niemcami notabene. I udało mi się strzelić bramki we wszystkich możliwy sposób, czyli 3-5, 5-5, 4-5, 5-4, z karnego, w osłabieniach, w przewadze. To ile tych bramek strzeliłeś? Strzeliłem ich 7. Wygraliśmy 8-6 albo 8-7 i miałem jedną asystę. Także to po prostu, ten mecz rozwalił nie tylko cały system i to, co u mnie w głowie się wydarzyło, ale też po meczu, wyobraź sobie, przyszedł trener Niemiec, spytał się jednego z akurat kogo spotkał w szatni, mówi, where is Czerkawski? Przyszedł do mnie jako do młodego chłopaka, tak, 18-letniego, niecałe, tak, 17 lat miałem z hakiem. Podał mi rękę i mówi, naprawdę szacunek, zrobiłeś niesamowitą robotę, pokonałeś nas w tak ważnym meczu, bo to tam chodziło o to, żeby kto się utrzyma w grupie A, kto spada i zmienia miejsce zamieszkania, do innej wioski jedzie, bo to nie było w jakichś wielkich miastach te Mistrzostwa Europy. Także to było niebywałe i pamiętam, że na tych meczach też a propos byli skauci właśnie z NHL i też mniej więcej ze szwedzkich drużyn. I to też otworzyło oczy tym menadżerom klubów, że pamiętam, po iluś latach opowiadał mi właśnie człowiek, który draftował mnie i który wprowadził mnie w ogóle do tego systemu Boston Bruins, do draftu. Powiedział, że jest taki zawodnik z polskiej drużyny. To, co zrobił na Mistrzostwach Europy Juniorów, było niesamowite. Wtedy na tamtych mistrzostwach grali też Jaromir Jagr i Paweł Burę. Paweł Burę był wtedy chyba królem strzelców, Jaromir Jagr był na drugim miejscu, a kto był na trzecim? Ja. Także to było w ogóle niebywałe. Z tych wszystkich drużyn rosyjskich, wtedy, Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, nie mówiąc o Szwedach, tak, innych krajach, to ja, no, też dzięki temu meczowi, tak, bo to przecież 8 punktów w punktacji kanadyjskiej, to nie jest byle co w jednym meczu, wpadłem na tą topową trójkę, no, a wiemy, jak Paweł Burę świetnie grał w hokeja i Jaromir Jagr, także myślę, że to jest ten mecz, który nie wiem, czy powinniśmy wygrać, czy przegrać, ale no, jak się wygrywa, to na pewno to inaczej się na niego patrzy, ale żeby coś takiego zrobić, to już mi się w życiu nie powtórzyło. Oczywiście strzelałem po 11 bramek kiedyś w meczach, ale to jak miałem tam 12-13 lat i wygrywaliśmy, nie wiem, 25-2 na przykład. I były takie mecze, strzeliłem 11 bramek, ale o nich szybko zapomniałem. No to na popsucie humoru. Dzień, kiedy przegrałem mecz, którego nie mieliśmy prawa przegrać. Tak, no podejrzewam, kilka było, aczkolwiek najbardziej bolał wtedy ten mecz chyba w 95 z New Jersey Devils, kiedy już nam się wydawało, że gonimy ich w playoffach i pierwsze dwa mecze chyba przegraliśmy nawet u siebie, ale drugi mecz wygraliśmy i już graliśmy w dogrywce ten czwarty mecz. Jakbyśmy wygrali u nich tą dogrywkę i czuliśmy się naprawdę w gazie. Adam Oates, Raymond Bourque, Joseph Stampel, Brian Smoliński. Naprawdę była ekipa zdolnych graczy, Ala Frady. Zdolnych graczy i mieliśmy naprawdę świetnego trenera Briana Suttera. Czuliśmy, że możemy ich wtedy pociągnąć dalej. Następny mecz u nas, tak? No bo u nas żeśmy zaczynali. I pamiętam, jak w dogrywce, po prostu w takiej sytuacji, której w ogóle nie powinno się zdarzyć, zawodnik nazywa się John Roloff, wyjeżdżał ze swojej bramki z kijem i chciał zmienić kierunek, wiesz, zmienić krążek i przeciwnik uderzył mu w kij i on wrzucił sobie sam bramkę do naszej bramki w playoffach i przegraliśmy ten mecz. Oczywiście było niesamowite załamanie i powiem tak,
niestety ten zawodnik już w życiu nie zagrał w NHL. A naprawdę był niezłym obrońcą, ale po takiej wpadce, nie wiem, nie dali mu więcej szans. Dzień, kiedy poznałem najbardziej szaloną osobę na swojej sportowej ścieżce. No, myślę, że wśród was, hokeistów, to paru było, tak. Paru Ancymonów. Nie wiem, czy on jest dalej trenerem, ale chyba jest. Berube jest taki zawodnik, ale nie wiem, czy Gino Odziek. To by był jeszcze chyba bardziej szalony. Kiedyś nawet z nim dzieliłem pokój. Pamiętam, wchodzę pierwszy raz do pokoju. Już wieczorem przelecieliśmy. Jakoś tam później poszliśmy na jakąś kolację. Wieczorem już tam chcę się umyć. Zaczynam myć zęby, patrzę, a tu w szklance stoi, leży proteza. Holy shit! Gdzie ja jestem? Gino, what the hell is this? Oh, it's my teeth. I słuchaj, ten Gino był taki, on był w ogóle Indianinem z pochodzenia. Żył w rezerwacie między sezonami. Wracał na rezerwat. Miał chyba, nie wiem, tam trzy żony, nie wiem, ile dzieci po prostu. Ktoś był niebywały. Także pełen szaleniec, zawsze uśmiechnięty, pozytywny. No i przy okazji twardzie, także fajnie go było mieć po swojej stronie. Dzień, kiedy pierwszy raz nie doceniłem swojego rywala. To chyba wtedy, kiedy złapałem kontuzję, dosyć poważną kontuzję, która wyeliminowała mnie na wyjazd z reprezentacją Polski juniorów do lat 16. Graliśmy... Ja już tak naprawdę nie musiałem tego meczu grać. To było 3-4 dni przed zgrupowaniem reprezentacji. To był taki mecz towarzyski. Wtedy często się zdarza, że troszeczkę nie... Może się nie zepniesz tak, jak powinieneś. I grałem z chłopakami. Ja zawsze grałem, mając tam 14-15 lat, ze starszymi zawodnikami ze starszych grupach, ale wróciłem do swoich tych młodzików, bo chciałem im pomóc i trochę zakręcić drużyną z Czechosłowacji, którzy przyjechali. A niestety Czechosłowacy, nieźle grałem w hokeja i po prostu jednemu się znudziło, jak tam trochę był dominowany i trochę był objeżdżany i już chyba wtedy strzeliłem z 2-3 bramki na początku meczu. I po prostu władował mi poważną minę, tak? Nie spodziewałem się. On jechał tak jakoś z boku tym swoim tyłkiem wystawionym i tak czułem, że będzie chciał mnie zaatakować, ale mówię, a ja na pewno go ominę. I on po prostu wyprzedzę i on mi wjechał w kolano. Jak dostałem strzał w kolano, akurat miałem ciężar na tej nodze. No niestety, krzak w kolanie, 2 tygodnie przerwy, punkcja robiona, straszny ból, mentalny bardziej, bo nie muszę ci tłumaczyć, tam w 87 czy 6, jak był wyjazd do Danii, do Kopenhagi na turniej. Wiesz, inny świat, inna rzeczywistość, a tutaj niestety musiałem przeleżeć w łóżku i chodzić o kulach. I trochę go nie doceniłem, tych przeciwnika. Było takie trochę zlekceważony temat. Dzień, kiedy powinienem pójść inną drogą. Podjąłem złą decyzję. Co ciężko. Sportowo ciężko mi powiedzieć. No, jasne, że są takie mecze, kiedy można było może z siebie coś wycisnąć więcej. Tak? I to jest na pewno przesłanie też dla następnych sportowców, że traktuj każdy mecz jak prawie jak swój ostatni, tak? Bo wtedy rzeczywiście z takim czystym sumieniem do tego przejdziesz. A niestety nam, Europejczykom, czasami zarzucano, że jak przychodziły play-offy, mecze w play-offach, to niektórzy już myśleli o wakacjach może, nie? Bo to następne 2 miesiące walki i tak dalej. I pamiętam, że kiedyś miałem taki mecz właśnie taki, że no nie tak powinienem do niego podejść mentalnie, jak chciałem cały czas do tego podejść, tak? I nie wiem, co to się wydarzyło. To jest trochę przełożenie właśnie na uderzenie golfowe, tak? Zawsze myśl pozytywnie i zawsze wyobraź sobie strzał, który chcesz oddać i wierz w to, co zrobisz. Ale to jest za łatwe, żeby to komuś powiedzieć. Wierz w to, zaufaj tej linii, którą myślisz, zaufaj temu podejściu, bo jakby o wiele więcej osób mogłoby tak pomyśleć, ciężko pracować i już by odnieśli sukces. No niestety nie do końca tak to działa. Tak? I oczywiście są takie momenty, kiedy można było podjąć inną decyzję, czy to no, sportowo, czy inwestycyjnie nawet. Tak? No, ale kto mógł wiedzieć, że na przykład coś
można było wziąć w swoje ręce 20 lat temu. Tak? No to wiesz, ale tego już nie cofniemy. Jakbym znał cyferki w lotto, to bym zagrał. Ale... No nie, aż tak daleko bym nie szedł. Słuchaj, jako że widzę, że lubisz sobie pewne rzeczy wizualizować, to zapytam cię teraz tak. Dzień, kiedy pierwszy raz nie spałem całą noc ze stresu. Oprócz tego palca? Oprócz tego palca. Przed ważnym meczem. Wiesz co, było sporo, sporo. Tylko, że najczęściej nie śpi się całą noc, jak się ma stres, jak źle idzie, tak? Jak nie jesteś pewien swojego, jak nie jesteś pewien sam siebie. To trochę bym porównał do, nie wiem, jutro mam egzamin z matematyki albo z historii, tak? Albo klasówkę jakąś, a nie do końca się przygotowałem. Mogę mieć stres, nie? I mam stres, co zrobić? Trochę w szkole inaczej do tego stresu podchodziłeś, mówisz, dobra, jak przykombinuję, jak ściągnę, może ktoś mi podpowie, tak? Może akurat trafię na fajne pytanie, akurat ten rozdział czytałem. A w sporcie tak nie ma, tak? Nie ma rzeczy na skrót. Oczywiście w drużynie czasami możesz się schować za plecami innych, ale i tak ci, co znają się na hokeju, albo znają się trenerzy, którzy wiedzą, co wiedzą, czy jesteś obecny, czy nie, czy nie przeflancujesz, dobrze zagrałeś, czy nie, nie, wiesz, to nie mówię dużo o ekspertach, dziennikarzach takich, i tych, którzy znają twoje podejście, także no, bardziej bym w tym kierunku szedł. Dzień, kiedy pierwszy raz skłamałem dziennikarzowi, jeśli już o nich mowa, podczas wywiadu. Bo nie jest to dzisiaj. Nie, dzisiaj jest taka prawda. Chciałem właśnie jakiś żart szybki wrzucić, ale mówię, aż nie będę. Powiedziałem ci, że w korku stoję. Się spóźniłem 5 minut. Korku nie było. Nie, żartuję. Wiesz co... Dziennikarzowi nie pamiętam tak naprawdę, wiesz, to podejrzewam mogą być, ale to przede wszystkim jakieś szczegóły, wiesz, mogły być z życia, tak, różne pytania zostały zadawane, wiesz, przez tyle lat i z różnych okazji. Przeważnie mówi się prawdę, no ale tym bardziej, wiesz, po meczach, no po meczach to nawet już prawie zdajecie sobie sprawę, zadając pytanie, co usłyszycie z powrotem, tak? No bo co można powiedzieć? No wiem, daliśmy sobie wszystko, tak? Walczyliśmy jak mogliśmy. Bardzo tego nie lubimy. Wy chcecie coś innego, coś głębszego. Spytam cię tak, to jakich pytań wyjątkowo nie lubisz? Jakiego pytania? Co cię tak naprawdę irytuje dogłębnie? Co, nie mam takich, ale na pewno wiesz, jak się pyta jakieś tam szczegóły życia, wiesz, a co było i tak dalej, a dlaczego się tak wydarzyło, a nie inaczej, tak, a co sądzisz o tym czy o tamtym. Tylko, że hokejowe po meczach przeważnie też inaczej na żywo się odpowiada, tak, i jesteś spocony, jesteś w całym tym ferworze walki. Oczywiście można iść, wiesz, wziąć prysznic, trochę się wychillować, założyć garnitur, wyjść na konferencję prasową, pewne rzeczy przemyśleć, czasami możesz coś powiedzieć, tak. Pamiętam moje wywiady po meczach Mistrzostw Świata w Katowicach, tak, w 2000 roku, także niektóre rzeczy może bym cofnął, tak, bo mówiłem bardzo szczerze, trochę narzekałem na pewne rzeczy, niektóre rzeczy nazywałem po imieniu, mówiłem o amatorskich podejściach do pewnych czynności, do pewnych zagrań, do tego, co powinno się robić na lodzie. Może teraz bym tego nie robił, bo uważam, że na pewno każdy chciał z siebie dać jak najbardziej wszystko, co miał. A niestety często jesteśmy tak szkoleni, tak? Nie mamy wpajanych pewnych rzeczy, które dzieciaki mają wpajane w Szwecji, w Czechach, w Rosji, tak? Żeby przykryć, żeby dojechać do końca, żeby oddać strzał, żeby zahamować przed bramkarzem, żeby nie odjeżdżać na łuczkach, żeby zaatakować kogoś fizycznie, a nie odjeżdżać na bok i ten ktoś cię później za 13 sekund strzeli bramkę, tak? A ty miałeś możliwość go zatrzymania. Także dopiero później doszedłem do wniosku, że tych rzeczy nie mieliśmy wpajanych i ja dopiero też się musiałem ich uczyć, tak? Żeby nie tracić krążka na niebieskiej linii, żeby nie oddawać głupio z backhandu podania w ciemno, tak? Bo mam nadzieję, że ktoś przed naszą bramką będzie, przed bramką przeciwnika będzie i może ktoś z naszych złapie ten krążek, a się okazuje, że ten krążek jest właśnie paliwem na kontratak, tak? Także tak, no takie rzeczy szczegółowe i takie, które
mogły mnie wyprowadzić z równowagi. Oczywiście tam jakieś pewne rzeczy między później niuansami między trenerami, tak, jak podchodzisz do tego. Pytania w Montrealu nie były wesołe, tak? Dlaczego nie grasz? Co sądzisz o trenerze? No wiesz, trener czy grzejesz ławy od 8 meczów, no co sądzisz o trenerze? No fucking asshole, tak? Generalnie, no nie możesz tego powiedzieć, bo jutro no, sytuacji nie polepszysz, tak? Nie zgadzam się z nim, tak? Myślę, że ja bym lepiej zagrał. No dobra, no to jutro może zagrasz, tak? No ale wiesz, dostajesz nie tyle czasu na lodzie, albo ustawia cię w drużynie w tym ataku, co akurat wiesz, że ofensywnie tam za dużo nie zdziałasz, tak? No wiesz, to jest po prostu czasami zamknięte koło i nie jest łatwo z tego wybrnąć, a jeszcze na koniec mówisz to dziennikarzowi, który pisze po francusku, czyli ty jutro tak naprawdę nie wiesz, co on napisał, a okazuje się, że wchodzisz do szatni, każdy na ciebie patrzy i mówi nie będziesz miał łatwo. Dzień, kiedy pierwszy raz znienawidziłem swojego rywala albo sam poczułem się znienawidzony. Musiałeś przez te tyle lat mieć. Wiesz co, no właśnie chcę powiedzieć, że to, wiesz, to tyle jest okazji, tyle możliwości. Wendell Clark, wiesz, kiedyś Ty Domi, gdzie później, później z nim byłem kumplem, tak? Dave Brown na początku, to mi powiedział, Mario, wiesz, nie chciałem się na ciebie skoczyć, no ale musiałem, bo to takie miałem zadanie od trenera, wiesz. Także to, to się zdarza. No. Ja pamiętam też, zrobiłem taką kiwkę na, no właśnie na Wendell Clark, z którym później kiedyś po latach rozmawialiśmy i zagrałem trochę taką sztuczkę techniczną, wiesz, między nogami o łyżwę i objechałem go z drugiej strony i on, pamiętam, podjechał do mnie po tej akcji. Ja tam nie wiem, czy chyba nawet bramki nie strzeliłem. Ośmieszyłeś go? Trochę takie ośmieszenie było. Wiesz, ja nie patrzyłem, że to Wendell ja to zrobię. Po prostu jechałem, sytuacja idealnie się ułożyła, bo on akurat najechał z takiego kąta, że wiesz, jakbym z tej strony brał krążek, szansa, żebym mi wybił, a że puściłem sobie między nogami, wiesz, puściłem i go objechałem. Fajnie wyszło, wiesz, w Edmonton wszyscy byli brawo, tylko że on podjechał do mnie i on wtedy chyba grał w Toronto i podjechał do mnie i mówi: hey kid, one more time, I fucking break your legs or arms. It's your choice. One more time. Wtedy mówię, o shit, chyba ma to na myśli, nie? Mówi, jeszcze raz złamę ci rękę albo nogę. No i wiesz, oczywiście, że jak, wiesz, inaczej na niego trochę patrzyłem, tak? Wtedy mu powiedziałem, wiadomo, co mu powiedziałem, tak? Nie powiedziałem mu, dobrze, Wendell, tylko mu powiedziałem zupełnie coś innego. Get the fuck out, wiesz. Fuck you, asshole. Old prick. No, ale to podejrzewam. I on mnie nie znienawidził, a jego, tak? No, ale to, wiesz, to są takie momenty. A musieliście pokazać sobie rogi nawzajem. Innej możliwości nie ma. Dzień, kiedy czułem się naprawdę, ale to naprawdę niezwyciężony. To był taki dzień chyba w ostatnim meczu Islandersów, jak graliśmy w sezonie 2000-2001. Abstrahując od meczu, kiedy strzeliłem 7 bramek z Niemcami, to na pewno czułem się w mega gazie. Ostatni mecz Islandersów w sezonie regularnym i pamiętam, miałem taką rywalizację cichą z Pawłem Burym. Paweł Burę. Świetny zawodnik. I ja goniłem 35. bramkę, a on chyba 50. coś takiego. No, parę bramek strzeli więcej ode mnie. Paręnaście. Generalnie w życiu. Paręset więcej. Ale to była taka niesamowita rywalizacja. On strzelił wtedy hat-trick, ustrzelił i ja ustrzeliłem hat-trick. Żeśmy wygrali wtedy ten mecz, także pamiętam, byłem mega, mega dumny. I czułem się taki niezwyciężony. Jak strzeliłem 2 bramki już, to mówię, chłopaki, wszystko musicie zrobić, żeby mnie znaleźć na lodzie, nie? I tak robili, że mnie znaleźli. Strzeliłem 3. bramkę, wygraliśmy, także to było fajne uczucie. Dzień, kiedy usłyszałem zdanie, które zmieniło moją karierę, może nawet moje życie. Wiesz co, cały czas to powtarzam, nie wiem, czy to się nadaje, ale powiem. Mój pierwszy trener kiedyś powiedział: Mariusz, jak siebie sam chwalisz, tak jakbyś sam siebie gównem smarował. Nie wiem, czy to ma sens, nie wiem, czy kiedykolwiek to słyszałeś, ale pamiętam to do dzisiaj, a miałem wtedy 11 lat. I coś w tym jest. Mhm. Czy to zmieniło moją karierę? Na pewno nie, tak? Ale czy zmieniło pewne podejście? Oczywiście, że zauważam czasami, że
siedząc w towarzystwie po nastu latach grania, czasami trochę chcesz powspominać i poczuć takie, wiesz, pamiętam, super. Trochę się poklepać po plecach, coś tam ktoś nie wie, o co chodzi, no to tam wrzucisz dwa filmiki na YouTubie, zobacz tam highlight z Islandersów, czy zobacz profil z 2000 roku, jak tam był robiony przez NBC. Musisz się wtedy hamować, za lejce się trochę ściągać? Lubisz być w centrum nie takiej uwagi? Nie do końca, bo to wiesz, jak wrzucisz filmik, aż powie, wow, to ty? Holy smoke. Wiesz, no nieźle, nie, tak grałeś? Wiesz, ale to już wtedy, wiesz, się czujesz, no nie, bez przesady, wtedy już tak nie ciągnę tematu, żeby się gdzieś podpompować, ale to są takie momenty, kiedy no na pewno nie lubiłem o sobie mówić, czy jakby o osiągnięciach pewnych. Zawsze w mojej głowie była drużyna, tak, mówisz o drużynie, mówisz o podejściu, o nastawieniu, o determinacji, o pasji, o tych wszystkich rzeczach, które nie to, że nas uczono w ten sposób, tak, ale czuję się częścią drużyny, dlatego tak uważam, że o wiele jest weselej i raźniej być w drużynie niż właśnie tak jak teraz rywalizuję indywidualnie, tak, no bo tu jesteś trochę osłabiony. Oczywiście, że mamy fajnie, bo jak gramy towarzysko, to się możemy podobierać drużyny, dwóch na dwóch, tam wiesz, grupa na grupę, flight na flight, czyli czterech na czterech, tam na inny, ale to jest właśnie takie fajne, że możesz sobie robić i żarty, i dokuczać, i wspierać, tak, i to jest na pewno fajne. Co by duży Mariusz powiedział małemu Mariuszowi z Tychów? Co by powiedział? Zapnij pasy, będzie szybka jazda, sporo się będzie działo i nie zapomnij nauczyć się kilku języków, bo to jest ważne, przynajmniej angielskiego. To ci dużo pomoże i otworzy pewne rzeczy. Na pewno tym najważniejszym angielskim był kij, tak. Bez kija na lodzie i bez tej konekcji, i bez zrozumienia, bez tej wizji, co czujesz. No nie było łatwo, tak. Przyjeżdżasz na pierwszy trening w Szwecji i generalnie trener mówi po szwedzku i ty nie wiesz, o czym on opowiada, tak. Okej, no narysował tam trochę krzyżyków, pokazał jazdę, tak, nie wiesz, co on mówi, że jechać tyłem, przodem. Oczywiście są pewne znaki na to, czy tyłem, czy przodem. Ale nikt się wtedy nie przejmował tak szybko, jak rysował, tak? I ty musisz stawać jeden z ostatnich w kolejce, jeżeli jest indywidualny trening i patrzeć, co inni robią, tak? Albo twój atak niestety nie może być pierwszym czy drugim, no bo musi pojechać jako trzeci, no żeby zobaczyć, jak te pierwsze dwa ataki rozegrały daną rzecz, tak? Czy to jest 3-2, czy to jest 3-1 z powrotem, z wymianą miejsc, czy to jest zahamowanie skrzydłowego przy bandzie tego, co jest bliżej krążka, tak? Czy to jest wymiana pozycji, także języki, podstawa otwiera trochę życie na świat. To wtedy miałem od tego zacząć, może by było trochę lżej. Ostatnie pytanie, Mariusz. Dzień, który chciałbym przeżyć na nowo. Dobre pytanie. Albo Igrzyska Olimpijskie, ale to nie jest jeden dzień. Albo na pewno Mecz Gwiazd, bo to było niebywałe wydarzenie i aż tak nie spodziewałem się, że zostanie moje takie legacy, tak? Taki pierwszy, jedyny Polak w tym wielkim sporcie amerykańskim, który brał udział w Meczu Gwiazd. Wszyscy wspieraliśmy Gortata, może mu się uda, tak? Niestety się nie udało. Na pewno będziemy mieli jeszcze niejedną okazję, oby wspierać innego Polaka, ale że wtedy byłem taki, oh nice, w sumie fajnie, tak, Four Season Hotel, trochę zamieszania, wywiady, zagramy mecz, tutaj coś, wiesz, no ale dobra, po meczu szybki powrót, już za dwa dni znowu jakiś mecz. Na drugi dzień tyle tych wiadomości miałem, że po prostu byłem w szoku, tak, to zainteresowanie. Ale przeżyć to jeszcze raz i wiesz, stanąć na tym samym lodzie z tymi nazwiskami, co wtedy mi się udało, bo oczywiście teraz mamy świetnych zawodników, tak, i kilku na pewno z nich znasz, chociażby Owieczkin czy Crosby dalej jest, no ale tych młodszych tam 22-letnich nie do końca wszyscy już kojarzymy, pamiętamy, już aż tak może nie obserwujemy, oczywiście ci, co się tak interesują średnio, ale kiedyś nawet jak się nie interesowałeś, to wiedziałeś, kto to jest Messier, kto jest Grecki, kto jest Sandin, kto jest Eizerman, kto jest Hašek, tak?
to po prostu ci ludzie z teamu Selena, wiesz, no to Jaromir Jagr, tak, no, Paweł Burę, Fiodorow, wiesz, to po prostu Kasatonow, Konstantinow, to... To działało na wyobraźnię. To działało na wyobraźnię i wiesz, i z nimi grać w tych latach 90. Paul Coffey, no to tego mi nikt nie zabierze. Koszulkę sobie zostawiłeś? Of course. Mam. Dziękuję, Mariusz. Mam dla was też coś, ale nie dam koszulkę. I za to tym bardziej dziękuję. Dzięki. Mariusz Czerkawski. Miło.